Er hatte diese Frage gestellt, ob man einmal etwas hören kann über die Frage, wie verhält sich ein Gläubiger in dieser Welt. Zadaliście to pytanie, jak, żeby rozważyć temat, jak zachowuje się wierzący na tym świecie. Wir wollen versuchen, das anhand einiger Bibelstellen einmal dem einmal nachzugehen. I postaramy się rozważyć tę sprawę na podstawie kilku miejsc biblijnych. Wobei man sehr viele Einzelheiten sagen könnte, czy można by wyrazić wiele szczegółów, aber auch etwas Grundsätzliches. Ale także pewnych kilka zasad. Und ich möchte viel mehr zu Grundsätzlichem sagen als zu Einzelheiten. I chciałbym o wiele więcej przedstawić kilka zasad niż szczegółów. Obwohl das andere auch nicht zu kurz kommen soll. Aczkolwiek te szczegóły również nie będzie ich za mało. Wenn wir diese Frage stellen, wie verhält sich ein Gläubiger in der Welt? Jeśli zadajemy to pytanie, jak zachowuje się wierzący na tym świecie? Dann ist klar, dass wir jetzt eben zu Gläubigen sprechen. To jest jasne, że przemawiamy teraz do wierzących. Und dass jemand, ich unterstelle einmal, dass das nicht der Fall hier ist, aber wenn jemand nicht gläubig ist, dann ist das eigentlich für ihn eine Frage, die später kommt. Jeśli ktoś nie jest wierzącym, to jest to pytanie, które właściwie dopiero później będzie go dotyczyło. Dann müsste zuerst die Frage geklärt werden, wie komme ich überhaupt dahin, ein gläubiger Mensch zu sein. Najpierw musiałoby się rozwiązać tą sprawę, jak ja stanę się wierzącym. Wir wissen, dass die Bibel diesen Unterschied macht zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Wiemy, że Biblia czyni różnicę między wierzącym a niewierzącym. Eine Frage, an der sich auch unsere Existenz in der Ewigkeit entscheidet. Pytanie, które decyduje także o naszej egzystencji w wieczności. Der Ungläubige ist in seinen Sünden. Niewierzący jest w swoich grzechach. Und geht ewig verloren. I na wieki idzie na zatracenie. Der Gläubige ist errettet durch den Herrn Jesus, durch sein Opfer am Kreuz. A wierzący jest zbawiony przez Pana Jezusa, przez Jego ofiarę na krzyżu. Und geht in die ewige Herrlichkeit. I idzie do wiecznej chwały. Aber nun führt ein Leben mit dem Herrn Jesus, a teraz ten wierzący prowadzi życie z Panem Jezusem, das nicht ohne Schwierigkeiten ist. Który nie jest bez problemów. Und mit diesen Fragen wollen wir uns einmal heute und morgen beschäftigen. I z tymi pytaniami chcemy dzisiaj i jutro się jeszcze zająć. Und es kommt mir sehr darauf an, i bardzo mi zależy na tym, dass auch unser Herz mitgeht. Aby również tym towarzyszyło nasze serce. Wir wissen, dass Gott dem Volk Israels damals ein Gesetz gegeben hat. Wiemy, że Bóg dał Izraelowi wtedy zakon. Das sehr bestimmt, da war das Leben des Christen, des Israeliten bestimmt durch die Frage, du sollst oder du sollst nicht. I życie Izraelita było decydowane czy kierowane tym, że wolno ci albo ci nie wolno. Und wir lesen an zwei, drei Stellen, wer diese Dinge getan hat oder wenn du diese Dinge tust, wirst du durch sie leben. I czytamy na dwóch, trzech miejscach, że jest napisane, że jeśli te rzeczy będziesz czynił, to przez nie będziesz żył. Wenn wir im Neuen Testament einmal nach dieser Frage forschen, a jeśli zastanowimy się nad tym pytaniem, czy przebadamy, zbadamy to pytanie na podstawie Nowego Testamentu, dann fällt uns auf, dass relativ wenig gesagt wird, du sollst. To zauważymy, że stosunkowo mało jest powiedziane, jest ujęte takie sformułowanie, że coś masz czynić, czy nakazuje ci coś. Wir werden natürlich gewarnt vor Sünden, die wir nicht tun sollen. Oczywiście, że jesteśmy ostrzegani przed grzechami, których nie mamy popełniać. Aber die ausdrücklichen Gebote, du sollst dies und das tun, finden wir sehr selten. Ale te wyraźne nakazy czy rozkazy, że to masz czynić czy nie czynisz, to rzadko to znajdujemy. Stattdessen gibt sich der Heilige Geist Mühe, zamiast tego Duch Święty stara się, unser Herz auf eine Person zu richten. Aby nasze serce zostało skierowane na jedną osobę. Und wir denken natürlich an die Person unseres Herrn. I myślimy oczywiście o osobie naszego Pana. Er ist unser Vorbild auch für das Leben eines Gläubigen auf der Erde. On jest przykładem dla nas także jako wierzących, żyjących na ziemi. Und das soll uns auch an diesen in diesen drei Stunden beschäftigen. I to ma być tym tematem, którym chcemy się zajmować w tych trzech godzinach. Wobei wir also zunächst einmal sagen, najpierw jednak chcemy powiedzieć, dass wir nach der Schrift, und das ist eine Stelle im Galaterbrief, die ich als erste einmal lesen möchte, ich habe einige Stellen, die wir gemeinsam vielleicht aufschlagen, że według listu do Galacjan jest to jedno miejsce, które jako pierwsze otworzymy. Mam kilka miejsc sobie zaznaczonych, które chcemy po kolei otworzyć. Das ist eine ganz wichtige Stelle eigentlich. I to miejsce tutaj jest bardzo ważnym miejscem. Galater 1, Vers 4. Galacjan 1, rozdział 4, wiersz.
dass Jesus Christus sich selbst unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausnehme aus der gegenwärtigen bösen Welt. Jezus Chrystus, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić albo wyciągnąć, wyprowadzić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego. Ich möchte jetzt ein ganz kurzes Wort zur Welt sagen. Bo tu jest, muss kurz das sagen, weil das in der polnischen etwas anders übersetzt ist. Ja. Kann ich noch mal? Bitte. W niemieckim jest wytłumaczone, który samego siebie wydał za nasze grzechy, aby nas wyciągnąć czy wyzwolić z tego teraźniejszego złego świata. Albo wieku, weil da steht nämlich Zeitalter im Deutsch. Zeitalter würde die Sache noch ein wenig deutlicher machen. To słowo właśnie wiek, czy epoka, czy era, by to jeszcze bardziej trochę może wyraziło. Wenn wir in der deutschen Bibel das Wort Welt haben, jeśli w niemieckiej Biblii mamy ujęte coś słowem świat, dann gibt es drei Bedeutungen dafür, to słowo świat ma trzy znaczenia, die man immer aus dem Zusammenhang erkennt. Które zawsze rozpoznaje się z kontekstu. Eine Bedeutung ist die Erde, die Gott geschaffen hat, über die wir auch heute Mittag gesprochen haben. Jedno znaczenie jest po prostu świat, ziemia, jak żeśmy to dzisiaj mieli na rozważaniu Słowa Bożego. Wir lesen, Gott hat die Welten durch sein Wort gemacht. Czytamy, że Bóg uczynił światy mocą swego Słowa. Die zweite Bedeutung, die nicht sehr oft vorkommt, drugie znaczenie, które nie występuje zbyt często, ist die Welt der Menschen. To jest świat ludzi. Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt. Jana 3:16, albowiem tak Bóg umiłował świat. Er meint nicht die geschaffene Erde. Tu nie chodzi o stworzoną ziemię. Er meint auch nicht das, was wir gleich sagen. I też nie chodzi o to, co, o czym zaraz będziemy mówić. Sondern die Menschen hat er geliebt und hat gesehen oder hat gewünscht, dass sie sich bekehren. Ale chodzi o to, że miłował ludzi i życzył, aby się nawrócili. Und sehr oft im Neuen Testament ist eine dritte Bedeutung. I bardzo często w Nowym Testamencie jest takie trzecie znaczenie. Das ist auch mit Zeitalter gemeint. I to też chodzi w tym, jeśli jest ujęte to słowem wiek. Eine Zeit, in der Satan diese Welt regiert. Jest to czas, w którym Szatan rządzi tym światem. Und wir brauchen nur mit einem offenen Auge durch die Welt zu gehen. I wystarczy, jak z otwartym okiem będziemy przechodzić przez ten świat. Und wir sehen das Böse auf Schritt und Tritt. I widzimy zło krok po kroku. Und das ist die Frage, die uns eigentlich beschäftigt, wenn wir jetzt hier auf der Erde leben. I to jest to pytanie, które zajmuje teraz nas, gdy żyjemy na Ziemi. Wie verhalten wir uns in diesem Zeitalter? Jak my zachowywamy się w tym wieku? Und dann haben wir gelesen, dass Gott uns daraus herausgenommen hat. A czytaliśmy, że z tego Bóg nas wyzwolił, czy wyciągnął. Wir gehören also nicht mehr unter die Regierung des Teufels. Więc nie należymy już pod rząd diabła. Sondern wir haben einen anderen Herrn. Lecz posiadamy innego Pana. Den Herrn, der uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Pana, który nas umiłował i siebie samego wydał za nas. Und die Schwierigkeit, die wir haben, a trud, który posiadamy, die spricht der Herr Jesus in seinem Gebet in Johannes 17 an. Pan Jezus wspomina o tym w swojej modlitwie w Jana 17. Er betet dort für seine Jünger. Bo modli się tam za swoimi uczniami. Vielleicht lesen wir auch diese beiden Verse einmal, Johannes 17. Może przeczytamy te dwa wiersze z Jana 17. Vers 11. Einfach nur, diese sind in der Welt. Wiersz 11. Lecz oni są na świecie. Und dann Vers 16. Potem wiersz 16. Sie sind nicht von der Welt. Nie są ze świata. Das meint, wir leben hier auf der Erde. To ma na myśli, żyjemy tutaj na tej ziemi. Auch in dieser Umgebung, die von Satan regiert wird. Także w tym otoczeniu, które jest rządzone przez Szatana. Und doch sind wir nicht von dieser Welt, die von Satan regiert wird. A jednak nie jesteśmy z tego świata, który jest rządzony przez niego, przez Szatana. Das meint, dass wir herausgenommen sind aus diesem gegenwärtigen bösen Zeitlauf. I to ma na myśli, że jesteśmy wyzwoleni czy wyciągnięci z tego teraźniejszego wieku złego. Und da entsteht die Frage, wie verhalte ich mich hier?
I teraz pojawia się to pytanie, jak teraz będę się zachowywał tutaj. Ich sehe den Geist dieser Welt. Ja widzę ducha tego świata. Und ich spüre den Geist des Herrn in mir. I odczuwam ducha Pańskiego we mnie. Und deswegen und jetzt ist es sehr wichtig für uns. A teraz jest ważne dla nas to, was ich zu Anfang gesagt habe, co z początku już powiedziałem, dass wir eine Person vor dem Herzen haben, że mamy osobę przed sobą, przed swoim sercem, die unser Vorbild ist. Która jest dla nas przykładem. Trotzdem, a jednak, leben wir hier und müssen uns hier bewähren. Żyjemy tutaj i musimy być tutaj doświadczeni. Wir müssen auch unserer Arbeit nachgehen. Musimy także kontynuować naszą pracę, czy ją wykonywać. Wir müssen für unseren Lebensunterhalt sorgen. Musimy troszczyć się o nasze wyżywienie. Wir können auch nicht aus der Welt hinausgehen. Także nie możemy wyjść ze świata. Sondern hier bleiben, solange der Herr uns lässt. Ale musimy pozostać tutaj, póki nas Pan tutaj zostawia. Und dazu möchte ich eine Stelle zu unserer Ermunterung lesen aus dem Kolosserbrief. Ich chciałbym z listu do Kolosan przeczytać jedno miejsce dla naszego pocieszenia. Z kapitel 4. Z Kolosan 4. Vers 12. Wiersz 12. Pozdrawiam was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Epafras war ein Mann, der ein Herz für seine Geschwister hatte. Epafras był mężczyzną, który miał serce dla swoich, dla swojego rodzeństwa we wierze. Und der für sie betete. Który modlił się za nimi. Und ein Thema seines Gebetes war. I jednym tematem, czy jedną częścią jego modlitw było, dass die Gläubigen in dem Willen Gottes stehen. Aby wierzący stali czy trwali we woli Bożej. Und dass sie davon auch völlig überzeugt waren. I aby byli zupełnie tym przekonani. Und jetzt komme ich wieder auf den Punkt des Gesetzes zu sprechen. I teraz znów powracam do tego punktu, czy tej sprawy zakonu. Ein Israelit konnte das Gesetz äußerlich halten. Izraelita mógł zewnętrznie trzymać się zakonu. Ohne dass sein Herz dabei war. A jednak mogło tak być, że jego serce równocześnie przy tym wcale nie było. Und diese Gefahr ist auch für einen Christen da. I to niebezpieczeństwo istnieje także dla chrześcijan. Wir können äußerlich etwas tun, was gut ist. Możemy zewnętrznie czynić coś, co jest dobre. Und unsere Geschwister haben einen guten Eindruck davon. I nasi bracia i siostry mają dobre wrażenie z tego. Aber die Frage ist, geht unser Herz mit? Ale pytanie jest, czy nasze serce temu towarzyszy? Sind wir auch völlig überzeugt von dem Willen Gottes? Czy też jesteśmy zupełnie przekonani o woli Bożej? Das heißt also, nicht nur kennen wir den Willen Gottes, więc nie tylko my znamy wolę Bożą, sondern ist das auch etwas, was in unserem Herzen ist. Ale pytanie jest, czy to również jest w naszych sercach. Paulus schreibt an Timotheus, Paweł pisze do Tymoteusza, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast, ale ty trwaj w tym, czego się nauczyłeś. Da wird das Verständnis angesprochen. Tu odnosi się on do jego zrozumienia. Er hatte von Paulus etwas gelernt. Bo nauczył się czegoś od Pawła. Vielleicht auch von anderen Gläubigen. Być może i od innych wierzących. Wir haben etwas gelernt von unseren Eltern. My nauczyliśmy się czegoś od naszych rodziców. Wenn sie gläubig waren. Jeśli byli wierzącymi. Wir lernen etwas in den Zusammenkünften. Uczymy się czegoś na zgromadzeniach. Wir hören Gottes Wort. Czy słyszymy Słowo Boże. Aber wir müssen auch davon überzeugt sein. Ale my również musimy być przekonani tym wszystkim. Das muss etwas sein, was nicht nur hier oben bleibt. Musi to być coś, co nie tylko pozostaje tutaj na górze w głowie. Sondern, wie man sagt, es muss ein paar Zentimeter tiefer in unser Herz fallen. Ale tak jak się mówi, to musi także spaść kilka centymetrów niżej do naszego serca. Und dort muss es eine Wirklichkeit sein. I tam musi stać się to rzeczywistością. Ich weiß, wovon ich rede. Ja wiem, o czym mówię. Wenn wir unseren Aufgaben in der Welt nachgehen. Jeśli my spełniamy obowiązki nasze w tym świecie, oder wenn wir überhaupt uns hier in dieser Welt bewegen, albo jeśli w ogóle się poruszamy w tym świecie,
dann kommt so viel an uns heran, to tak wiele spraw się do nas przybliża, was uns beschäftigt. Rzeczy, które nas zajmują. Mit vielen müssen wir uns beschäftigen. Z wieloma rzeczami też musimy się zajmować. Vieles gebraucht der Teufel, um uns abzulenken. Wiele spraw diabeł używa, aby nas zwieść. Und albo po prostu, żeby nasze myśli się czymś innym zajmowały. Und wie der Herr das einmal in einem Gleichnis erklärt, i tak jak Pan to też tłumaczy w pewnym podobieństwie, dass er das Wort Gottes auch aus unseren Herzen herausreißen will. Że diabeł także stara się, aby wyrwać serce, te słowa z naszych serc. Ihr kennt dieses Gleichnis von dem Sämann. Wy znacie to podobieństwo o tym siewcu. Wo der Herr sagt, dass der Same einmal auf den Weg fällt, einmal unter die Dornen und so weiter. Gdzie Pan mówi o tym, że to ziarno raz pada na ziemię, raz pod ciernie i tak dalej. Und bei einem dieser Samen sagt er, der Teufel reißt das Wort Gottes wieder aus dem Herzen heraus. I w jednym z tych przypadków tam Pan mówi, że diabeł wyrywa to serce znów, to te słowa z tego serca. Und in dieser Spannung stehen wir immer. I my jesteśmy w tym konflikcie. Und deswegen sagte Paulus zu Timotheus. Dlatego Paweł powiedział do Tymoteusza. Bleibe in dem, was du gelernt hast. Trwaj w tym, czego się nauczyłeś. Und er konnte über Timotheus bezeugen, du bist auch völlig überzeugt davon. I on także mógł zaświadczyć o tym, o nim, że jest zupełnie tym wszystkim przekonany. Ich möchte jetzt niemand Zweifel in das Herz legen. Ja nikomu nie chcę teraz wsiać jakiekolwiek wątpienia do serca. Aber doch die Frage einmal stellen. Ale jednak chciałbym zadać to pytanie. Sind wir von dem Glaubensgut? Das heißt das, was wir glauben, nicht wie wir glauben. Ja. Czy jesteśmy z tego całej tej treści naszej wiary? Auch völlig überzeugt. Też zupełnie przekonani. Ich sage das auch aus einem bestimmten Grund. Mówię to też z pewnego powodu. Weil wir in der Zeit des Endes leben. Gdyż żyjemy w czasie końca. Und wir spüren sehr, dass das Christentum schwächer wird. I odczuwamy, że chrześcijaństwo staje się słabsze. Und wenn wir sagen, das Christentum wird schwächer, a jeśli mówimy, że chrześcijaństwo jest coraz słabsze, dann sind das natürlich auch die Personen, die das Christentum bilden. To oczywiście są to te osoby, które tworzą to chrześcijaństwo. Das heißt, die Schwachheit des Christentums ist unsere eigene Schwachheit. To znaczy, słabość chrześcijaństwa jest naszą własną słabością. Und der Herr möchte uns immer wieder ermuntern. I Pan wciąż na nowo chce nas zachęcać. Uns mit dem Geistlichen zu beschäftigen. Do tego, byśmy zajmowali się tym, co duchowe. Und das als eine Überzeugung in unser Herzen zu nehmen. I abyśmy to jako utrwalili w naszych sercach jako przekonanie tego. Und dazu möchte ich jetzt einen Vers aus Epheser 3 lesen. I ku temu przeczytajmy teraz jeden wiersz z Efezjan 3 rozdziału. Vers 17. Wiersz 17. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości. Das ist ein Vers aus einem Gebet, das Paulus gebetet hat. To jest wiersz z modlitwy, którą modlił się Paweł für die Epheser. Za tymi Efezjanami. Ganz nebenbei seine Gebete, die wir lesen. A tak na marginesie modlitwy jego, które czytamy, haben wenig mit materiellen Dingen zu tun. One mało mają do czynienia z rzeczami materialnymi. Aber sie haben viel mit geistlichen Bedürfnissen zu tun. Ale mają dużo do czynienia z duchowymi potrzebami. Und das war ein solches geistliches Bedürfnis. I to było taką duchową potrzebą. Dass er zu Gott betete, że modlił się do Boga, dass der Christus in den Herzen der Epheser wohnte. Aby Chrystus mieszkał w sercach wierzących z Efezu. Und zwar durch den Glauben. A mianowicie przez wiarę. Und jetzt sage ich einfach einmal ein Wort, das wir so in der Schrift nicht finden. I teraz wypowiem jedno słowo, czy jedno wypowiedzenie, które tak nie znajdziemy w Piśmie. Ich nenne das Glaubensüberzeugung. I ja nazywam to przekonanie wiary. Wir haben eben von der Überzeugung gesprochen. Przed chwilą mówiliśmy o przekonaniu. Und wir können überzeugt sein nur durch den Glauben. A możemy być przekonani tylko przez wiarę. Nicht durch unseren Verstand. A nie przez nasz rozum.
Wir können das Wort durch den Verstand natürlich aufnehmen. Oczywiście, że słowo możemy przyjmować też za pomocą naszego rozumu. Wir können auch vieles durch den Verstand annehmen. My też wiele spraw możemy przyjąć tylko rozumem. Wir können vieles durch den Verstand auch für richtig halten. I też wiele spraw dzięki rozumu możemy uważać jako rzecz właściwą. Aber um es im Leben richtig zu verwirklichen, ale aby to w życiu właściwie należycie urzeczywistniać, brauchen wir eine Glaubensüberzeugung. Wymaga to i potrzebujemy wtedy przekonanie wiary. Die Betonung liegt hier auf Glauben jetzt. I tutaj podkreślenie, podkreślić należy słowo wiara. Auch das ist wieder so eine Spannung, in der wir leben. To znów jest taki konflikt, w którym żyjemy. Grundsätzlich ist der Gläubig, glaubt der Christian an Gott und sein Wort. Bo zasady to przecież chrześcijanin wierzy w Boga i Jego Słowo. Er glaubt an den Herrn Jesus. On wierzy w Pana Jezusa. An die Vergebung der Sünden. Odpuszczenie grzechów. Aber wenn wir im täglichen Leben sind, ale jeśli jesteśmy w życiu codziennym, spüren wir oft, dass unser Glaube schwach ist. To odczuwamy, iż nasza wiara jest słaba. Ich denke an ein an eine Geschichte, die ich gehört habe. Ja teraz myślę o pewnej opowieści, którą słyszałem. Ein älteres Ehepaar, das sehr arm war. Starsze małżeństwo, które było bardzo ubogie. Brauchte irgendetwas, um ich denke, dass es ein paar Schuhe war, um in die Zusammenkünfte gehen zu können. Potrzebowali coś i myślę, że to była para butów, które były im potrzebne, aby pójść na zgromadzenie. Und sie beteten darum, dass der Herr ihnen das gäbe. I tak modlili się o to, aby Pan im to dał. Wirklich im Glauben. I rzeczywiście czynili to we wierze. Und der Herr hat dieses Gebet erhört. I Pan wysłuchał tą modlitwę. Ich will jetzt nicht sagen, dass automatisch jedes unserer Gebete erhört wird. Nie chcę z tym powiedzieć, że automatycznie każda z naszych modlitw będzie wysłuchana. Weil wir oft nicht nach dem Willen des Herrn beten. Gdyż często nie modlimy się według woli Pana. Mir geht es aber um diese Haltung im Herzen. Chodzi mi jednak o nastawienie to w sercu. Dass wir wirklich Gott glauben. Że rzeczywiście Bogu wierzymy. Wenn er sagt, ich bin besorgt um euch. Jeśli mówi, że się troszczy o nas. Oder wenn er sagt, werft alle eure Sorgen auf ihn. Albo gdy mówi, rzućcie wszelką troskę na Niego. Dann spüren wir, wenn wir darüber nachdenken. To wtedy odczuwamy, gdy nad tym się zastanowimy. Dass da unser Glaube oft schwach ist. Że nasza wiara wtedy jest często słaba. Ich möchte niemand entmutigen, bitte nicht. Das falsch zu verstehen. Nikogo nie chcę tutaj zniechęcać. Proszę, żeby to nikt nie zrozumiał źle. Ich möchte das einfach als eine Ermunterung auch für uns sagen. Chciałbym to po prostu powiedzieć jako zachętę dla nas. Dass der Herr uns durch den Heiligen Geist zu Hilfe kommt. Aby Pan za pomocą Ducha Świętego nam pomógł. Wenn wir uns mit ihm beschäftigen. Że gdy zajmujemy się nim. Das heißt über ihn nachsinnen, nachdenken. To znaczy zastanawiamy się nad nim i myślimy o nim. Das heißt auch das Gebet zu pflegen. To znaczy również, abyśmy pielęgnowali modlitwę. Das heißt auch sein Wort zu lesen. To znaczy również, byśmy czytali Jego Słowo. Es regelmäßig zu lesen. I czytali je regularnie. Und das hilft uns dann, dass unsere Herzen auf das eine. I to wtedy pomaga nam, by nasze serca były na to jedno. Und ich sage jetzt auf den einen hingerichtet. Ja teraz powiem, na tego jednego, by nasze serca były skierowane. Und ich denke, dass das ein Weg ist. Ja myślę, że to jest droga. Dass der Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt. Że wtedy Chrystus przez wiarę mieszka w naszych sercach. Das ist ja ein Bild, was die Schrift hier braucht. Bo to przecież jest tutaj obrazem, którego posługuje się słowo. Wir verstehen das gut, wenn ich irgendwo wohne. Rozumiemy to dobrze, jeśli ja gdzieś mieszkam. Dann bin ich dort zu Hause. To wtedy czuję się tam w domu. Das ist die Umgebung, in der ich gewohnt bin zu sein. Jest to otoczenie, w którym jestem zazwyczaj. Das ist auch die Umgebung, die mir vertraut ist. To również jest to otoczenie, które jest mi znane. Und das Bild braucht die Schrift hier, dass der Christus in unseren Herzen wohnt. I ten obraz jest użyty tutaj w piśmie, że Chrystus przez wiarę mieszka w nas. Dass er dort zu Hause ist. I że tam czuje się w domu. Dass das eine für ihn vertraute Umgebung ist. I że jest to dla niego jakby znane otoczenie. Und dass ich auch mit ihm vertraut bin. I oznacza to też to, że ja jestem również obeznany z nim. Das bedeutet, dass ich gleiche Empfindungen habe wie der Herr Jesus. To znaczy, że mam te same odczucia czy uczucia jak Pan Jezus.
Das bedeutet auch, dass ich ein gleiches Urteil habe wie der Herr Jesus. To oznacza też, że mam ten sam osąd, to same zdanie jak Pan Jezus. Und damit nähern wir uns natürlich schon der Frage, wie verhalte ich mich in dieser Welt. I tym wszystkim już zbliżamy się temu pytaniu, mianowicie jak mam się zachować w tym świecie. Wenn ich die Gedanken meines Herrn kenne, jeśli znam myśli mojego Pana, dann formt das auch meine Gedanken. To wtedy to również kształtuje i moje myśli. Und dann bildet das auch mein Urteil. I wtedy to kształtuje również i mój osąd, moje zdanie. Und dann hilft mir das alles in die richtige Position zu stellen. I pomaga mi to, aby wszystko postawić albo stawić na właściwym miejscu. Ich erinnere mich an einen alten Bruder, den wir am Ort hatten. Przypominam sobie starego, jednego starszego brata, który był w miejscu, gdzie ja jestem. Der gebrauchte gerne ein Wort, das ich als Kind nicht verstanden habe. I on używał często pewne sformułowanie czy słowo, które jako dziecko nie rozumiałem. Er sagte immer oder sehr oft, ihr müsst den Herrn in alles hineinbringen. On bardzo często mówił, wy we wszystko musicie wprowadzić Pana. Heute weiß ich, was er gemeint hat. Dzisiaj wiem, co on miał na myśli. Er meinte damit, dass alle unsere Entscheidungen on miał na myśli, że wszystkie nasze decyzje gebildet werden durch den Herrn Jesus. Muszą być tworzone przez Pana Jezusa. Dass wir vielleicht sogar unbewusst Entscheidungen treffen, tak, iż nawet być może nieświadomie decydujemy, die ganz nach den Gedanken des Herrn sind. Tak, jak jest to zupełnie według Jego myśli. Weil wir durch den vertrauten Umgang mit unserem Herrn, dlatego, że dzięki temu spoufanemu stosunku z naszym Panem, ganz instinktiv das Richtige tun. Że jakby instynktywnie czynimy to, co jest właściwe. Dazu gehört das Ende von Vers 17, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. I do tego również należy końcówka tego 17 wiersza, że wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości. Hier ist nicht die Liebe der Gläubigen zueinander gemeint. Tu nie jest mowa o miłości wierzących do drugich wierzących, sondern hier ist die Liebe des Herrn Jesus zu uns gemeint. Ale tu jest mowa o miłości Pana Jezusa do nas. Das Bewusstsein, der Herr Jesus liebt mich. Świadomość, że Pan Jezus miłuje mnie. Ich habe eben diesen Vers zitiert, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Przed chwilą zacytowałem ten wiersz, ten, który mnie umiłował i samego siebie wydał za mnie. Das gibt unserem Herzen Festigkeit. To daje naszemu sercu pewność, stabilność. Und das hilft uns auch, die Zuneigung zu dem Herrn Jesus zu verstärken. I to również pomaga nam, by nasze uczucia, nasza przychylność do Pana Jezusa się wzmocniła. Ich meine das so, immer wieder daran zu denken, wie sehr der Herr uns geliebt hat. Mam to na myśli tak, byśmy ciągle na nowo myśleli o tym, jak Pan Jezus nas umiłował. Das facht eine Gegenliebe in unseren Herzen an. Bo to rozpala taką odzwierciedlającą się miłość w naszych sercach do Pana Jezusa. Und das ist eigentlich die Voraussetzung. I to właściwie jest warunkiem für die Frage, wie verhalte ich mich als Gläubiger in dieser Welt. Czy fundamentem na to, jak ja jako wierzący zachowuję się w tym świecie. Und dazu möchte ich jetzt auch noch einen weiteren Vers aus dem Galaterbrief lesen. I tu chciałbym jeszcze dalszy wiersz przeczytać z listu do Galacjan. Der uns etwas über unsere Position in dieser Welt noch einmal von einer anderen Sicht aus sagt. Który o naszym stanie czy stanowisku w tym świecie mówi coś jeszcze, ale z innego punktu spojrzenia. Wir haben eben gehört, dass der Herr Jesus gesagt hat, sie sind nicht mehr in der Welt. Słyszeliśmy przed chwilą o tym, że Pan Jezus powiedział, że oni już nie są ze świata. Das heißt, wir sind aus diesem System, das Satan regiert, herausgenommen. To znaczy, my jesteśmy z tego systemu rządzącego przez szatana już z niego wzięci albo wyzwoleni. Das ist eine Stellung, in die der Herr oder in die Gott uns gebracht hat. To jest stanowisko, w które postawił nasz Pan czy Bóg. Einfach durch den Glauben an den Herrn Jesus. Po prostu przez wiarę w Pana Jezusa. Durch unsere Bekehrung. Przez nasze nawrócenie. Gehören wir nicht mehr unter den Herrschaftsbereich Satans. Dzięki temu nie należymy już pod panowanie czy autorytet szatana. Aber jetzt kommt die andere Seite. Ale teraz następuje druga strona. Wir müssen das für uns auch Wirklichkeit werden lassen. My musimy sprawić, by to również stało się rzeczywistością osobiście dla nas.
Dazu lesen wir Galater 6, Vers 14. I przeczytamy tutaj z Galacjan 6, 14. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Es geht mir jetzt nicht um das Rühmen hier. Nie chodzi mi tutaj o tą chlubę. Das war ein Zusammenhang, in dem Paulus das geschrieben hat. To był ten kontekst, w którym Paweł to napisał. Aber mir geht es um die Aussage, die er über das Kreuz des Herrn Jesus gemacht hat. Ale chodzi mi o tą wypowiedź dotyczącą krzyża Pana. Er stellt das Kreuz wie eine Grenze auf. On ten krzyż stawia jakby pewną granicę. Auf der einen Seite der Grenze ist die Welt. Po jednej stronie tej granicy jest świat. Also das System, das Satan regiert. To znaczy ten świat rządzący czy rządzony przez szatana. Auf der anderen Seite steht der Gläubige. A po drugiej stronie stoi wierzący. Und die Grenze ist geschlossen. A granica jest zamknięta. Aber das ist auch ein zweiter Gedanke hier. To również jest drugą myślą tutaj. Auch für die Welt. Także dla świata. Das heißt also für die Menschen dieser Welt. Więc dla ludzi tego świata. Steht der Gläubige auf der anderen Seite der Grenze. Dla nich wierzący stoi po drugiej stronie tej granicy. Er ist sozusagen ein Ausländer. Jest, jak można by powiedzieć, Ausländer. Ausländer, ein Fremder. Obcokrajowiec. Ein Bruder bei uns am Ort gebraucht gern das Wort, wir sind Fremdkörper in dieser Welt. Jeden brat u mnie, tam gdzie ja chodzę do zgromadzenia, chętnie czy często używa w stosunku do nas wierzących takie słowo, że jesteśmy jakimś obcym, mikroskopijnym istotą czy coś takiego w tym świecie. Znaczy obcą istotą w tym świecie. Ja. Wir gehören nicht hierhin. Wir gehören nicht zu dieser Welt. Nie należymy tutaj do tego świata. Und diese Grenze ist das Kreuz. I tą granicą jest krzyż. Dazu gehören wieder zwei Gedanken. I też dwie myśli się z tym łączą. Der eine ist der, dass ich wieder an die Liebe des Herrn Jesus denken kann. Ta jedna myśl jest ta, że ponownie mogę pomyśleć o miłości Pana Jezusa, was er für mich getan hat. Co On dokonał dla mnie. Und das öffnet mir auch den Blick für das Böse in dieser Welt. To również otwiera moje oczy na to zło w tym świecie. Und es ist überhaupt kein Problem für mich, auf die andere Seite der Grenze zu stehen. Auf der anderen Seite der Grenze zu stehen. I wcale nie jest to dla mnie problemem stać po tej drugiej stronie tej granicy. Aber der zweite Gedanke ist auch, ale drugą myślą jest to, dass ich die Welt richtig erst erkenne, że świat dopiero właściwie poznam, wenn ich auf der Seite des Herrn Jesus stehe. Jeśli stoję po stronie Pana Jezusa. Erst dann bin ich in der Lage, dopiero wtedy jestem w stanie alles in dem richtigen Verhältnis zu sehen. Aby wszystko widzieć we właściwym świetle. Es gibt manches in dieser Welt, jest wiele spraw w tym świecie, was der natürliche Mensch noch angenehm und gut findet. Które dla człowieka z natury, czy naturalnego człowieka są jeszcze miłe i przyjemne. Es gibt durchaus gute Werke in der Welt, vor den Augen der Welt. Są oczywiście jakieś dobre uczynki w tym świecie, w oczach tego świata. Aber wir müssen uns eines bewusst machen. Ale musimy sobie jedno uświadomić. Ein Mensch, der sich nicht bekehrt hat, człowiek, który się nie nawrócił, tut grundsätzlich nicht den Willen Gottes. On zasady nie czyni wolę Bożą. Das erste, was er tun müsste, bo pierwsze, co musiałby uczynić, um Gottes Willen zu tun, aby spełnić wolę Bożą, ist sich zu bekehren. Jest się nawrócić. Da fragen die Juden einmal den Herrn Jesus, was müssen wir tun? I Żydzi pytają się pewnego razu Pana Jezusa, co mamy uczynić? Was ist das Werk Gottes, das wir tun müssen? Co to jest, albo jakie jest dzieło Boże, które mamy dokonać, czy wykonać? Der Jesus antwortet, i Pan Jezus odpowiada im, das Werk Gottes ist, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Dziełem Bożym jest to, że uwierzycie w tego, którego On posłał. Und wer das nicht tut, a kto tego nie uczyni, tut grundsätzlich seinen eigenen Willen. To zasady czyni swoją własną wolę. Egal, ob das in den Augen der Welt gut ist oder nicht gut. Niezależnie od tego, czy nieważne, czy to w oczach tego świata jest dobre, czy niedobre. Er lebt einfach ohne Gott. On po prostu żyje bez Boga. Und das macht eben auch das Kreuz des Herrn Jesus für uns deutlich.
I to właśnie też przedstawia czy wyraża krzyż Pana Jezusa dla nas. Und das sollte auch in unseren Herzen sein. I powinno to być w naszych sercach. Dass wir sagen, ich bin der Welt gekreuzigt. Iż powiemy, jestem ukrzyżowany światu. Für die Welt bin ich tot. Dla świata jestem martwy. Aber die Welt ist auch für mich gekreuzigt. Ale świat również i dla mnie jest ukrzyżowany. Für mich ist sie auch tot. On dla mnie też jest martwy. Ich möchte den Willen des Herrn tun. Ja chcę spełniać wolę Pana. Noch einmal. Jeszcze raz. Es geht mir nicht um Gesetze. Nie chodzi mi o przepisy. Es geht mir auch nicht um jemanden mutlos zu machen. Nie chodzi mi również o to, aby kogoś zniechęcić. Sondern ich möchte im Gegenteil Mut machen. Lecz wręcz przeciwnie, chcę zachęcić. Mit zwei Gedanken. Z dwoma myślami. Der erste noch einmal, der Herr hat mich geliebt und mich gerettet. Jeszcze raz ta pierwsza myśl, Pan umiłował mnie i zbawił mnie. Und es ist nützlich. Jest to pożyteczne. Dass wir uns immer wieder daran erinnern. Byśmy wciąż na nowo sobie to przypominali. Woher wir kommen. Skąd pochodzimy. Dass wir Sünder waren. Że byliśmy grzesznikami. Dass wir verloren waren. Że byliśmy zgubieni. Und ich sage jetzt einmal mit ganzem Bewusstsein. I teraz powiem to z pełną świadomością. Auch wenn unsere Eltern gläubig waren. Nawet jeśli nasi rodzice byli wierzący. Jeder muss sich für sich bekehren. Każdy sam dla siebie musi się nawrócić. Niemals können Eltern die Kinder bekehren. Nigdy rodzice nie mogą, czy nie są w stanie nawrócić dzieci. Sie werden sie zum Herrn hin erziehen. Oni będą starali się o to, by wychować je dla Pana. Und das ist ein großer Segen. Jest to wielkim błogosławieństwem. Ich denke, jeder, der das nicht kennt, weiß das noch mehr als der, der es nicht kennengelernt hat. I myślę, że każdy, który tego nie zna, wie to o wiele więcej niż ten, który tego doświadczył. Aber es kommt ein Augenblick, wo man verantwortlich wird. Ale nadchodzi, lub nastaje taka chwila, w której człowiek staje się odpowiedzialny. Und dann muss man sich selbst bekehren. I wtedy musimy się sami nawrócić. Und ich glaube für mich, i ja sam dla siebie myślę, ich sage das aus eigener Erfahrung, mówię to też z własnego doświadczenia, wenn man in einem Elternhaus groß geworden ist, das christlich, das gläubig ist, że jeśli się wychowało w domu chrześcijańskim, wierzącym, hat man vieles nicht gesehen in der Welt. To wiele rzeczy w tym świecie się nie widziało. Und das ist auch gut so. I to też jest dobre tak. Aber der Herr muss einem danach noch etwas zeigen. Ale Pan potem czy później musi nam jeszcze coś pokazać. Er muss einem zeigen, dass das Herz grundsätzlich böse ist. Musi nam pokazać, że serce z zasady jest złe. Das ist für ein Kind, das in einem gläubigen Elternhaus groß geworden ist, eine schmerzliche Erfahrung. Dla dziecka, które wychowało się w domu wierzącym, jest to bolesnym doświadczeniem. Aber es ist nützlich. Ale jest ono pożyteczne. Wir müssen wissen, dass in unserem Fleisch nichts Gutes wohnt. Musimy wiedzieć, że w naszym ciele nic dobrego nie mieszka. Aber dann dürfen wir sofort diesen freudigen Gedanken haben. Ale zaraz możemy mieć tą radosną myśl. Der Herr hat alles gut gemacht. Że Pan wszystko dobrze uczynił. Ich stehe jetzt auf der anderen Seite der Grenze. Ja teraz stoję po drugiej stronie tej granicy. Und ich bin dort nicht einsam. I tam nie jestem samotny. Der Herr ist da. Bo Pan jest tam. Und ich glaube, dass er mir auch als Hilfe Geschwister an die Seite gestellt hat. I myślę, że jako pomoc dał mi również braci wierzących przy moim boku. Mit denen ich gemeinsam das Leben hier auf der Erde führe. Z którymi wspólnie mogę prowadzić to życie na ziemi. Und wir dürfen uns einander ermuntern. I siebie nawzajem możemy też zachęcać. Und die Hände stärken zum Guten. I nasze ręce wzajemnie wzmacniać ku dobremu. Und unter dieser Voraussetzung i wychodząc z tego założenia, czy na podstawie tego fundamentu, wollen wir dieser Frage nachgehen, wie verhalte ich mich in der Welt. Chcemy prześledzić to pytanie, jak mam zachować się w tym świecie. Ich möchte jetzt nur noch einen kurzen Gedanken beginnen. Chciałbym tylko teraz rozpocząć pewną krótką myśl, um morgen einige Bereiche anzusprechen. Aby jutro wejść tematycznie na kilka sfer czy tematów. Wir wollen von dem ganz engen Bereich anfangen. Chcemy rozpocząć od tego bardzo ścisłego czy małego tematu, czy z tej małej sfery. Das ist, meine ich, die Ehe. I mam na myśli, że to jest małżeństwo.
dann erweitert sich der Kreis auf die Familie. Potem ten okręg czy zakres rozszerza się na rodzinę. Wird größer und erweitert sich auf die Geschwister. Staje się większy i rozszerza się do wierzących. Also ich meine die Geschwister im Herrn. Mam na myśli wierzących w Panu, znaczy rodzinę w Panu. Wird dann ganz groß in Bezug auf die, die das Wort nennt, die draußen sind. I potem rozszerza się ten okręg czy zarys do wszystkich też tych, których są w tym świecie. Ich werde zu der Familie nicht sehr viel sagen. I o których Pan mówi, że oni są na zewnątrz. Jeśli chodzi o tę rodzinę, to zbyt dużo nie będę mówił. Weil ich gehört habe, dass der Bruder Emanuel Seibel hier ist und darüber sprechen will. Bo słyszałem, że brat Manuel Seibel będzie w Polsce i będzie mówił na ten temat. Aber im Zusammenhang unseres Themas muss ich doch das eine oder andere kurz ansprechen. Ale w związku z naszym tematem tą jedną czy inną rzecz muszę jednak poruszyć. Ich möchte jetzt zum Schluss einen Vers aus dem ersten Korintherbrief noch lesen. Chciałbym pod koniec teraz przeczytać jeszcze jeden wiersz z pierwszego listu do Koryntian. Aus Kapitel 7. Z siódmego rozdziału. Nur den Anfang, hier steht, und die, die, Vers 31, und die die Welt gebrauchenden, als sie nicht als Eigentum gebrauchenden. Wiersz 31, początek. A ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali, albo inaczej, jakby ci, którzy nie używali go jako posiadający go. Auch hier geht es natürlich zunächst um einen bestimmten Zusammenhang. Oczywiście, że tutaj też chodzi o pewien kontekst, der ein wenig neben unserem Thema liegt. Który jest troszeczkę obok naszego tematu. Der Zusammenhang ist hier vielleicht kurz gesagt. Kontekst tutaj jest tylko mówiąc krótko, dass wir uns nicht heimisch fühlen in der Welt. Byśmy nie czuli się jakby w domu czy u siebie w tym świecie. Dass wir wissen, unsere Zeit hier ist nur kurz. I żebyśmy wiedzieli, że nasz czas tutaj jest tylko krótki. Und wir sind eigentlich als Gäste hier. Właściwie jesteśmy tutaj jako goście, deren Bürgertum im Himmel ist. Których ojczyzna jest w niebie. Aber man kann doch eine Anwendung machen. Ale można uczynić zastosowanie tego. In einem bestimmten Sinn. W pewnym sensie. Wir gebrauchen die Güter dieser Welt. My używamy dobra tego świata. Vieles wie die Weltmenschen genauso. Wiele z tych spraw tak samo jak ludzie tego świata. Wir gehen in dieselben Geschäfte und kaufen dort ein. My idziemy do tych samych sklepów i tam robimy zakupy. Wir fahren zum Beispiel ein Auto, wie alle anderen auch. My na przykład też prowadzimy samochód, jak wszyscy inni też. Wir müssen unserer Arbeit nachgehen und unterscheiden uns auch da nicht von den Menschen dieser Welt. My musimy także pracować i również w tym nie rozróżniamy się od ludzi tego świata. Vieles nehmen wir auch zu unserer Freude. Wiele też spraw z nich korzystamy ku naszej radości. Wir freuen uns an dem, was der Herr uns gibt. Cieszymy się z tego, co Pan nam daruje. Auch an materiellem Segen. Także jeśli chodzi o materialne błogosławieństwo. Aber wir gebrauchen das und genießen das alles. Ale my używamy tego i cieszymy się tym. In dem Bewusstsein. Świadomości. Das gehört zu dieser Welt. Że to należy do tego świata. Und ich will das mit dem ganzen Bewusstsein gebrauchen. Ja chcę tego wszystkiego używać z pełną świadomością, dass der Herr mir das gibt, że Pan mi to daruje, aber als einem, der nicht von dieser Welt ist. Ale jako temu, który nie jest z tego świata. Und da ist wieder diese Spannung, die man eigentlich schlecht erklären kann. I znów pojawia się ten konflikt, który właściwie często trudno jest go wytłumaczyć. Und ich hoffe, dass ich noch einmal es erreiche, dass ihr es versteht, was ich sagen will. Mam nadzieję, że jeszcze raz osiągnę to, bym mógł wytłumaczyć to, co mam na myśli, abyście to zrozumieli. Diese Spannung, dass wir uns äußerlich in vielem nicht unterscheiden von der Welt. Ten konflikt, że zewnętrznie w wielu sprawach nie rozróżniamy się od ludzi tego świata. Ich hoffe, dass wir in manchen Dingen uns doch unterscheiden. A jednak mam nadzieję, że w niejednej sprawie też od nich się rozróżniamy. Wenn unsere Kleidung und unsere Haartracht angesprochen wird, dann ist das deutlich in der Schrift. Jeśli jest mowa o naszym ubiorze czy o naszej fryzurze, to też i o tym jest wyraźnie mowa w piśmie. Vielleicht überhaupt unser äußeres Betragen. Albo w ogóle, jeśli chodzi o nasze zewnętrzne zachowanie. Und doch sind wir eigentlich auch wie die Menschen dieser Welt hier. A jednak jesteśmy jak też ci ludzie tego świata. Und die Spannung ist, a jednak Spannungsfeld ist, ten konflikt pojawia się w tym,
dass wir in unseren Herzen immer wieder daran denken, że w sercach naszych wciąż na nowo myślimy o tym und das im Glauben verwirklichen, i we wierze to wtedy urzeczywistniamy, wir gebrauchen das, was in der Welt ist, że to, co jest w tym świecie, używamy eigentlich als Fremde. Właściwie jako obcy. Und der Blick dieser Fremden ist auf die Heimat gerichtet. A to spojrzenie tych obcych jest zwrócone na ojczyznę. Und der Blick dieser Fremden ist auf eine Person gerichtet. I spojrzenie tych obcych jest zwrócone na pewną osobę. Auf ihren Herrn. Na swojego Pana. Und jetzt schlagen wir den Bogen wieder zurück. I teraz znów wracamy do początku. Und wissen, dass der Herr Jesus auch als Mensch hier auf der Erde war. I wiemy, że Pan Jezus także jako człowiek był tu na tej ziemi. Und wie ich das gesagt habe, i jak to już wyraziłem, für uns auch ein Beispiel ist. I że On dla nas jest przykładem. Der Herr Jesus hat gesagt, lernt von mir. Pan Jezus powiedział, uczcie się ode mnie. Und das wollen wir mit seiner Hilfe auch tun. I to z Jego pomocą też chcemy uczynić. Und immer wieder auch die Bitte in unserem Herzen haben. I wciąż na nowo mieć też tą prośbę w sercach naszych. Herr Jesus, komme mir zur Hilfe dabei. Pan Jezus, pomóż mi w tym wszystkim. Und daran denken, und das ist der letzte Gedanke, i też mamy myśleć o tym, i to jest ostatnią myślą moją, dass wir unsere Liebe zu dem Herrn Jesus, że my naszą miłość do Pana Jezusa durch Gehorsam gegenüber seinem Wort beweisen können. My możemy udowodnić ją przez posłuszeństwo wobec Jego Słowa. Das heißt, das Wort des Christus muss in unseren Herzen wohnen. To znaczy, Słowo Chrystusa musi mieszkać w naszych sercach. Der Christus muss durch den Glauben in unseren Herzen wohnen. I Chrystus przez wiarę musi mieszkać w naszych sercach. Wir sind angeregt und angeregt durch seine Liebe. My jesteśmy zachęceni czy pobudzeni do tego przez Jego miłość. Und dieses Bewusstsein, wie sehr uns geliebt hat. I świadomość ta, jak bardzo On nas umiłował. Das treibt uns dahin, in allem nach seinem Willen zu fragen. To pędzi nas do tego, byśmy we wszystkim pytali się o Jego wolę. Und danach wollen wir morgen ein wenig forschen. I właśnie badając, co to jest Jego wola, tym chcemy się troszeczkę jutro zająć. Wir haben ja als Thema die Frage, wie verhält sich ein Christ oder soll ein Christ sich in dieser Welt verhalten? Naszym tematem jest pytanie, jak zachowuje, czy ma zachowywać się chrześcijanin w tym świecie. Und wir haben gestern eigentlich zunächst einmal die Voraussetzungen dazu gefunden. I wczoraj znaleźliśmy ku temu zasady, czy fundamenty na to. Und ich will drei Punkte noch einmal ganz kurz nennen. I chciałbym jeszcze raz trzy punkty wymienić. Der erste ist, dass wir überhaupt errettet sind. Po pierwsze jest to, że w ogóle jesteśmy zbawieni. Der zweite ist, dass wir eine Glaubensgewissheit in unseren Herzen haben oder eine Glaubensüberzeugung. Drugie to to, że w naszych sercach mamy przeświadczenie i przekonanie wiary. Und der dritte ist, dass wir eine Grenze kennen. A to trzecie jest to, że znamy granice. Und der Apostel Paulus nannte sie das Kreuz Christi. I apostoł Paweł nazwał tą granicę Krzyż Chrystusa. Durch welches mir die Welt, przez które świat dla mnie und ich der Welt gekreuzigt bin, so steht das im Galaterbrief. I ja światu zostałem ukrzyżowany, tak jest napisane w liście do Galacjan. Das heißt, die Welt ist wie tot für mich. To znaczy, świat jest jakby martwy dla mnie. Aber ich bin auch für die Welt tot. Ale ja także jestem martwy dla świata. Die Christen sind uninteressante Leute in der Welt. Chrześcijanie to są ludzie, w których świat nie ma zainteresowania. Teilweise hat man sie verfolgt bis zum Tod. Po części ich prześladowano aż do śmierci. Aber in der Regel werden sie einfach verachtet. Ale z reguły są po prostu znieważani. Oder gar nicht beachtet. Albo wcale nie zwraca się na nich uwagi. Das sollte uns nicht traurig machen. To nie powinno nas zasmucać. Weil wir wissen, auf derselben Seite steht auch unser Herr. Bo wiemy, po tej samej stronie stoi także i nasz Pan. Wir stehen also mit ihm auf dieser Seite der Grenze. Więc my z nim stoimy po tej stronie tej granicy. Und das hilft uns für unseren Glaubensweg. I to pomaga nam na naszej drodze wiary. Wir haben auch gesehen, das möchte ich noch anfügen, jeszcze widzieliśmy i chciałbym tu dodać, dass der Herr Jesus selbst unser Vorbild ist. Że Pan Jezus jest także, jest sam naszym przykładem. Er hat ja auch hier auf der Erde gelebt. Bo on sam też żył tutaj na tej ziemi. So wie wir. Tak jak my.
Und jetzt wollen wir einmal beginnen. Ich hatte das gestern schon gesagt. I teraz rozpoczniemy, ja to wczoraj też powiedziałem. Mit dem inneren Kreis, in dem Menschen zusammenleben. Z tym bardziej wewnętrznym okręgu, w którym żyją ludzie. Das ist die Ehe. Jest to małżeństwo. Wir könnten natürlich fragen. Oczywiście, że moglibyśmy się zapytać. Ist das etwas, was unseren Wandel hier in der Welt so sehr betrifft? Czy jest to coś, co tak bardzo też dotyczy nas, nasze postępowanie, zachowanie w tym świecie? Wenn wir von dem normalen Fall ausgehen, jeśli wychodzimy z normalnego przypadku, założenia, dass Mann und Frau gläubig sind, że mąż i żona są wierzący, dann betrifft das doch nur ihr Verhältnis zueinander. To przecież dotyczy to tylko ich stosunku do siebie nawzajem. Aber wir sollten an zweierlei denken dabei. Ale powinniśmy o dwóch sprawach przy tym pomyśleć. Erstens sind wir auch ein Zeugnis nach außen in unserem Verhalten, in jedem Fall. Po pierwsze, w każdym przypadku jesteśmy także świadectwem na zewnątrz, wobec innych. Ich will schon mal ein Wort zitieren, worauf wir vielleicht noch einmal zurückkommen. I chciałbym zacytować już jedno słowo, do którego może powrócimy jeszcze. Paulus schreibt einmal an Timotheus über Älteste. Paweł pisze pewnego razu do Tymoteusza, mówiąc o starszych. Er muss ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind. I tam jest napisane, że ten starszy czy biskup musi mieć dobre świadectwo o tych, którzy są na zewnątrz. Da ging es auch um einen Dienst, der eigentlich nach innen gerichtet war, in die Versammlung hinein. Tam też chodziło właściwie o służbę, która była skierowana na wewnątrz, skierowana do zgromadzenia. Und doch legt der Herr darauf Wert, dass seine Diener auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, das heißt von der Welt. A jednak Pan kładzie nacisk na to, żeby jego słudzy również mieli dobre świadectwo od zewnątrz, to znaczy ze strony świata. Ich habe einen ganz traurigen Fall vor Augen. I mam taki smutny przypadek przed oczami. Wo ein Ehemann sich schlecht benommen hat gegenüber seiner Frau. Gdzie jeden mąż źle zachował się wobec swojej żony. Und das hat auch die Nachbarschaft gemerkt. I to nawet zauważyło sąsiedztwo. Und doch war in der Versammlung in der Mitte der Gläubigen ein Mann, dem man nichts nachsagen konnte. A jednak był wśród wierzących, wśród zgromadzenia mężczyzną, któremu nic nie szło, by przedstawić, że robi jakieś błędy. So verstehen wir, dass auch dieser ganz enge Bereich, in dem wir leben, etwas ist, was unseren Wandel hier auf der Erde betrifft. I tak rozumiemy, że ten najbardziej ścisły stosunek, czy ten okręg najbardziej wewnętrzny jest również czymś, co dotyczy naszego postępowania w tym świecie. Der zweite Punkt ist, drugą sprawą jest, die Welt hat einen Einfluss oder versucht einen Einfluss auf uns zu nehmen. Świat ma wpływ albo stara się wpłynąć na nas. Auch hier nochmal ein Wort von gestern. I tutaj również powtarzam słowo wczorajsze. Wir sind nicht von der Welt, aber wir sind noch in der Welt. Nie jesteśmy ze świata, ale jesteśmy jeszcze w świecie. Und wir wissen, wie die Ehen oder wie die Ehe in dieser Welt heute gelebt wird. In der Welt, ja. A wiemy, jak małżeństwa dzisiaj są praktykowane w tym świecie. Wir sehen die traurigen Folgen davon, dass der Mensch sich von Gottes Gedanken entfernt hat. Widzimy te smutne następstwa tego, że człowiek oddalił się od Boga. Wir sehen gescheiterte Ehen. Widzimy rozbite małżeństwa. Mit all den schlimmen Folgen für die Eheleute und auch für die Kinder. Wszystkimi smutnymi czy strasznymi następstwami dla nich samych i również dla dzieci. Deswegen möchte ich ein paar Worte darüber verlieren. I dlatego chciałbym też kilka słów w cudzysłowie stracić na ten czas, na ten temat. Wir kennen ja die beiden Stellen, die hauptsächlich davon reden, aus dem Kolosserbrief und dem Epheserbrief. My znamy te dwa miejsca, które głównie mówią o naszym temacie, o małżeństwie z listu do Kolosan i z listu do Efezjan. Wir wollen die eine aus dem Kolosserbrief lesen. I chcemy przeczytać to jedno miejsce z listu do Kolosan. Kolosser 3, Vers 18 und 19. Kolosan 3, wiersz 18 i 19. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu. Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi. Wenn wir mit natürlichen Empfindungen diesen Vers lesen, jeśli czytamy ten wiersz z naszymi naturalnymi
uczuciami czy odczuciami. Wie das auch die Menschen dieser Welt tun. Tak jak i czynią to też ludzie tego świata. Dann hat man, dann sagt man, das kann doch nicht sein, dass sich jemand einem anderen unterordnen soll. To się mówi, przecież tak nie może być, że ktoś komuś innemu ma być uległy. Und ihr kennt die Gedanken, die heute in der Welt sind, die man Gleichberechtigung nennt. I wy znacie te myśli, które są w tym świecie, nazywające się równouprawnieniem. Aber wir dürfen erstens nicht auf unsere natürlichen Empfindungen achten. Ale po pierwsze, nie możemy zważać na nasze naturalne odczucia. Und erst recht nicht auf das, was die Welt sagt. A już wcale nie na to, co mówi świat. Sondern auf das, was Gottes Wort sagt. Ale na to, co mówi Słowo Boże. Und eins sagen wir mit ganzer Freude und mit ganzem Bewusstsein. I jedno mówimy z pełną świadomością i z pełną radością. Dass der Herr uns nur etwas sagt. Że Pan mówi nam tylko coś takiego. Das für uns gut ist. Tylko to, co jest dla nas dobre. Vielleicht auch manchmal, wenn wir es nicht verstehen. Czasami może nawet i nawet jeszcze tego nie rozumiemy. Und noch ein Wort zu unterordnen. Jeszcze jedno słowo do tego być uległym. Es geht um eine Ordnung hier auf der Erde. Tu chodzi o pewną kolejność czy pewien porządek. Und es geht nicht um einen Wertvergleich zwischen einem Mann und einer Frau. I nie chodzi o jakieś porównanie w wartości pomiędzy mężczyzną a kobietą. Wenn es um den Wert der Person geht, jeśli chodzi o wartość tych osób, dann sind wir alle gleich vor dem Herrn, egal ob Mann, ob Frau, ob Kind. To wszyscy jesteśmy przed Panem równi, nieważne czy mężczyzna, kobieta czy dziecko. Wenn wir uns bekehrt haben, dann sind wir sein Eigentum, unabhängig von unserer Stellung auf der Erde. Gdy nawróciliśmy się, jesteśmy Jego własnością, niezależnie od naszego stanowiska na ziemi. Aber Gott hat auf der Erde bestimmte Ordnungen gegeben. Ale Bóg dał na ziemi pewien porządek. Und ist für uns ein Segen, wenn wir sie beachten. A dla nas jest błogosławieństwem to, gdy też zważamy i dostosujemy się do tego porządku. Ich möchte noch zwei, drei Stellen lesen, in denen Gott seine Begründung gibt, warum er das so gemacht hat. I chciałbym jeszcze dwa, trzy miejsca przeczytać, w których napisane jest, dlaczego Bóg to tak ustanowił. 1 Korinther 11, Vers 9. 1 Korinthian 11, wiersz 9. Albowiem mężczyzna nie jest stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. Dann 1 Timotheus 2. I 1 Tymoteusza 2 rozdział. Vers 13 und 14. Wiersz 13 i 14. 1 Tymoteusza 2 rozdział 13-14. Bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta. Gdy została zwiedziona, popadła w grzech. Und dann noch einmal Kolosserbrief, Kapitel 3. Jeszcze raz Kolosan 3 rozdziału. Wir haben das schon gelesen, ich möchte es aber noch einmal lesen. Czytaliśmy to już, ale chcę to jeszcze raz przeczytać. Vers 18, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, wie es sich geziemt im Herrn. I 18 wiersz jeszcze raz, żony bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu. Ich hoffe, dass dieses Wort geziemt im Polnischen einen gleichen Sinn hat. Mam nadzieję, że to słowo przystoi ma tak, w niemieckim ma to samo znaczenie jak w polskim wasze słowo. Gott sagt hier, das ist etwas, was der Frau, was für die Frau gut ist und richtig ist. Bóg tutaj mówi, że to coś jest dla kobiety dobre i właściwe. Und wir wollen einfach das, was der Herr uns sagt in seinem Wort, so für uns auch annehmen. I chcemy to, co Pan mówi w swoim słowie, tak po prostu do siebie przyjąć. Wobei wir auch verstehen, przy czym też rozumiemy, dass hier nicht der Mann aufgefordert wird, über seine Frau zu herrschen. Że tutaj mężczyzna nie jest wzywany do tego, aby panował nad swoją żoną. Und wir sollten auch gut darauf achten. I powinniśmy dobrze zważać na to, dass Gott der Frau etwas sagt, że Bóg mówi coś do kobiety, und dass Gott dem Mann etwas sagt, i że Bóg mówi coś do mężczyzny. Und dass er nicht dem Mann sagt, achte darauf, dass sich deine Frau dir unterordnet. I że nie mówi do męża, zważaj na to, żeby twoja żona była uległa tobie. Sondern er sagt dem Mann, liebe deine Frau, wie der Christus die Versammlung geliebt hat. Ale mówi do mężczyzny, miłuj swoją żonę tak, jak Chrystus umiłował zgromadzenie. Und dann verstehen wir, wenn wir jetzt diese andere Seite sehen. I wtedy rozumiemy, jeśli teraz spojrzymy na tą drugą stronę, dass Gottes Wort immer ausgewogen ist. Że Słowo Boże zawsze jest zrównoważone. Wenn beide
das, was der Herr ihnen sagt, beherzigen, jeśli oboje będą wezmą sobie do serca to, co jest powiedziane do nich, dann gibt es keine Not in der Ehe. Wtedy nie ma biedy w małżeństwie. Es wird auch nicht gesagt zu der Frau, achte darauf, dass dein Mann dich liebt. Także nie jest powiedziane do kobiety, zważaj na to, aby twój mąż ciebie miłował. Und deswegen sollte jeder von uns auf das achten, was der Herr ihm selbst ganz persönlich sagt. I dlatego każdy sam dla siebie powinien zważać na to, co Pan mówi do niego. Und deswegen jetzt noch einmal zu uns Männern. I teraz jeszcze raz zwracam się do nas mężczyzn. Wir haben schon gespürt, dass das ein sehr, sehr hoher Anspruch ist. Odczuwaliśmy, że jest to bardzo wysoki poziom, bardzo wysoka miara. Ich wage einmal die Frage. Ja odważę się zadać to pytanie. Würden wir für unsere Frauen unser Leben geben? Czy my dalibyśmy nasze życie dla naszych żon? Lieben wir sie wie uns selbst? Czy miłujemy tak ich, tak jak siebie samego? Das lesen wir im Epheserbrief. O tym czytamy w liście do Efezjan. Dann verstehen wir, dass wir ganz vorsichtig darüber reden. I wtedy odczuwamy, czy rozumiemy, że bardzo ostrożnie o tym należy się mówić. Aber wenn wir diese Ermahnung der Schrift aufnehmen, ale jeśli to napomnienie Pisma przyjmujemy je do siebie, und wenn wir danach leben und handeln, a jeśli według tego żyjemy i postępujemy, dann fällt es den Frauen nicht schwer, sich unterzuordnen. To wtedy naszym żonom nie jest to dla nich trudem, aby się podporządkować. Und dann noch ein Wort an die Männer. I jeszcze jedno słowo skierowane do mężczyzn. Aus dem Epheserbrief möchte ich das lesen. Listu do Efezjan przeczytajmy to. Kapitel 5, Vers 29. Piąty rozdział Efezjan 5, 29. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Nähren und pflegen, das ist jetzt wichtig für mich hier. To, że on żywi i pielęgnuje je, to jest dla mnie ważne. Hier wird ja der Herr Jesus als Beispiel wieder genannt, wie er mit seiner Versammlung umgeht. Tutaj znów Pan Jezus jest podany jako przykład, jak on obchodzi się ze swoim zgromadzeniem. Er bemüht sich, ihr alles zu geben, was sie braucht. On stara się o to, aby dać zgromadzeniu wszystko, co ono potrzebuje. Nahrung und Pflege heißt sie erhalten, damit sie gut bestehen kann. Żywić i pielęgnować, to znaczy dać jej to, aby ono mogło dobrze istnieć. Und das überträgt der Herr auf uns Männer für unsere Frauen. I to Pan teraz zastosowuje na nas jako na mężczyzn w stosunku do naszych żon. Und das ist nicht nur das materielle nähren und pflegen, sondern auch das geistliche. I tutaj nie chodzi tylko o żywienie i pielęgnowanie materialne, ale także i duchowe. Wir haben also auch da eine Verantwortung, Gottes Wort zu kennen. Także więc i tutaj mamy odpowiedzialność, abyśmy znali Słowo Boże. Uns damit zu beschäftigen. I się nim zajmować. Damit wir auch unsere Frauen geistlich nähren und pflegen können. Abyśmy nasze żony także byli w stanie duchowo żywić i pielęgnować. Und zum Schluss noch ein Wort aus dem ersten Petrusbrief. I pod koniec jeszcze jedno słowo z listu, pierwszego listu Piotra. Kapitel 3, Vers 7. Trzeci rozdział, wiersz 7. Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Auch hier noch einmal eine Betonung auf ihnen Ehre geben. Jeszcze raz chcę tutaj kłaść nacisk na to, aby, gdzie jest napisane, okazujcie im cześć. Und wenn wir alles in dem Zusammenhang überdenken, jeśli wszystko rozważymy, zastanowimy się nad tym w kontekście, dann spüren wir, dass das, was uns Männern gesagt ist, to wtedy odczuwamy, że to, co jest powiedziane do nas mężczyzn, sicherlich ungleich schwerer ist als das, was den Frauen gesagt wird. Że to jest niestosunkowo
trudniejsze niż to, co jest powiedziane do kobiet. Aber wir spüren auch, welch ein Segen das ist, wenn wir die Worte des Herrn beherzigen. Ale odczuwamy również, jakim to jest błogosławieństwem. Wenn wir die Worte des Herrn beherzigen. Jakim to jest błogosławieństwem, jeśli weźmiemy sobie te słowa do serca i je będziemy czynili. Ich sage das noch einmal. I jeszcze raz to powiem. Wir sagen das immer mit einem etwas zitternden Herzen als Männer. Mówimy to jako mężczyźni zawsze z pewnym drżącym się sercem. Weil wir unser eigenes Verhalten ja am besten kennen. Bo sami przecież znamy najlepiej nasze własne zachowanie. Aber wir wollen ja sehen, was Gottes Wort uns sagt. Ale chcemy przecież spoglądać na to, co mówi Słowo Boże. Und jeder für sich kann ja noch einmal neu darüber nachdenken. I każdy dla siebie jeszcze raz może zastanowić się nad tym. Und dann sein Verhalten ändern, wenn er sieht, dass es nicht so ist, wie die Schrift es sagt. I potem może zmienić swoje zachowanie, jeśli widzi, że nie jest ono takie, jak mówi Słowo Boże. Und ich bin ganz sicher, dass auch das ein gutes Zeugnis ist für die Welt. Jestem pewny, że również i to jest dobrym świadectwem dla świata. Ihr müsst einmal darauf achten, wenn über Menschen dieser Welt irgendwo etwas geschrieben oder gesagt wird. I musicie zwrócić uwagę na to, jeśli gdzieś, gdziekolwiek jest coś powiedziane czy pisane o ludziach tego świata. Ich meine jetzt Menschen, die in der Öffentlichkeit bekannt sind. Mam teraz na myśli ludzi, którzy są znani publicznie. Wir haben zum Beispiel einen Bundeskanzler gehabt, Helmut Schmidt, ich weiß nicht, ob ihr den Namen kennt. My na przykład mieliśmy kiedyś kanclerza, który nazywał się Helmut Schmidt, nie wiem, czy wy go znacie. Spielt auch keine Rolle, ob ihr ihn kennt oder nicht. Ale to też nie ma znaczenia, czy wy go znacie, czy nie. Der lebt seit seiner Heirat mit seiner ersten Frau zusammen. Ten od czasu swojego ślubu żyje do dzisiaj z swoją pierwszą żoną. Und fast jedes Mal, wenn eine Zeitung über ihn etwas schreibt, i za każdym razem, gdy, albo prawie za każdym razem, gdy jakaś gazeta opisze coś o nim, dann wird erwähnt, er ist immer noch mit dieser Frau verheiratet. To jest za każdym razem wspomniane, że wciąż jest jeszcze żonaty z tą kobietą. Das ist jetzt ein Mann der Welt. To jest mężczyzna tego świata. Aber es ist in den Augen der Welt schon unnormal, wenn so etwas ist. Ale w oczach tego świata to dzisiaj stało się już nienormalne, jeśli tak to jest. Ich sage das, weil wir an diesem Beispiel erkennen, dass unser Wandel als Eheleute auch ein Zeugnis ist für die Welt. Mówię to dlatego, że na podstawie tego możemy zauważyć, że nasze postępowanie jako małżeństwo również jest świadectwem dla tego świata. Insofern ist also auch das, was wir eben gesagt haben, für uns trifft das auch für uns zu. Dlatego to, co przed chwilą powiedzieliśmy, również dotyczy to nas. Wir sollen ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind. Mamy mieć więc dobre świadectwo o tych, którzy są na zewnątrz. Auch wenn das ein ganz enger Bereich unseres Lebens ist. Nawet jeśli jest to bardzo ścisły okręg czy stosunek naszego życia. Und vielleicht zum Schluss dann noch einmal die Warnung, so möchte ich es sagen. I pod koniec jeszcze takie pewne ostrzeżenie, chciałbym to tak wyrazić. Dass wir uns nicht durch den Geist dieser Zeit mit fortreißen lassen. Abyśmy nie dali się zwieść czy pociągnąć przez ten duch tego świata. Unterordnung ist etwas, was in der Welt verachtet wird. Być uległym to jest coś, co w tym świecie jest odrzucane, lekceważone. Man spricht von seinen Rechten. Bo mówi się o swoich prawach. Man spricht, ich hoffe, dass man das übersetzen kann, von Selbstverwirklichung. Mówi się o zrealizowaniu siebie samego. Und dass man sich nichts gefallen lässt. I że nikomu się nie pozwala sobą rządzić. Aber der Herr hat uns sein Wort gegeben. Ale Pan podarował nam swoje słowo. Zu unserem Segen und zu unserem Guten. Jako błogosławieństwo dla nas, jako coś, co dla nas jest dobre. Und das gilt dann auch, und jetzt wird der Kreis ein wenig weiter, für die Kinder, wenn der Herr uns welche geschenkt hat. I to też dotyczy, teraz nasz okręg się powiększy, dotyczy również i dzieci, o ile Pan je nam podarował. Wir lesen noch einmal aus Kolosa. Czytamy jeszcze raz listu do Kolosa. Kapitel 3, Vers 20. Kolosan, trzeci rozdział, wiersz 20. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, albowiem Pan ma w tym upodobanie. Und noch einmal aus Epheser 5. Jeszcze raz Efezjan 5. Nein, 6, Vers 1. Efezjan 6, rozdział, wiersz 1. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna.
Die Worte sind fast gleich. Te słowa są prawie takie same. Auf den Unterschied komme ich gleich noch zu sprechen. A na co do tej różnicy, to zaraz do tego powrócę. Die Kinder werden hier ermahnt, ihren Eltern zu gehorchen. Te dzieci są tutaj napominane, aby były posłuszne swoim rodzicom. Ich möchte nur einen Gedanken ganz nebenbei sagen, der nicht direkt mit dem Text zu tun oder mit unserem Thema zu tun hat. Ich chciałbym taką myśl teraz jeszcze przedstawić, która nie tak bezpośrednio ma do czynienia z naszym tematem. Der Apostel Paulus ging davon aus. Apostoł Paweł wychodził z takiego założenia, dass die Kinder in den Zusammenkünften anwesend waren. Że dzieci są również na zgromadzeniu. Diese Briefe wurden ja in der Versammlung vorgelesen. Te listy były czytane przecież też w zgromadzeniu. Sie waren an die Versammlung gerichtet. One były skierowane do zgromadzenia. Es gab auch viele Geschwister, die gar nicht lesen konnten. Było także wielu wierzących, którzy wcale nie potrafili czytać. Deswegen musste man diese Briefe vorlesen. Dlatego też te listy musiało się czytać w zgromadzeniu. Und der Apostel Paulus unterstellt einfach, dass die Kinder da sind. I apostoł Paweł po prostu wychodzi z tego założenia, że te dzieci są tam na tych zgromadzeniach. Er spricht sie an, ihr Kinder. Bo on się do nich zwraca, wy dzieci. Eine Ermunterung für Eltern. Jest to pocieszeniem czy zachętą dla rodziców. Die Kinder mitzunehmen in die Zusammenkünfte. Aby dzieci brać ze sobą na zgromadzenia. Natürlich wissen wir, dass sie nicht alles verstehen. Oczywiście wiemy, że nie rozumieją wszystkiego. Wenn sie klein sind, verstehen sie fast nichts. Gdy są mali jeszcze, to nic, prawie nic nie rozumieją. Aber sie sind in einer gesunden Atmosphäre. Ale oni są spędzają ten czas w zdrowej atmosferze. Und sie wachsen sozusagen ganz normal und automatisch in diesen Bereich hinein. I oni tak jakby wrastali całkiem normalnie i automatycznie w tą sferę czy tą atmosferę. Bis sie dann auch so alt sind, dass sie das verstehen können, was hier gesagt wird. Aż są też już tacy dorośli, czy mają już taki wiek, że potrafią i to tutaj zrozumieć. Schwer ist es ja nicht. Bo przecież trudne to nie jest. Wir wollen jetzt mal den kleinen Unterschied zwischen Kolosser und Epheser sehen. A teraz chcemy zauważyć tą różnicę między tym wierszem z Efezjan i z Kolosem. Wobei ich nicht sagen will, dass das ein Gegensatz ist. Przy czym ja nie chcę powiedzieć, że to jest jakieś przeciwieństwo do siebie. Sondern das eine ergänzt das andere. Tylko to jedno uzupełnia to drugie. Im Kolosserbrief hatten wir gelesen, ihr Kinder gehorcht euren Eltern in allem. W Kolosan czytaliśmy, dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim. Das ist also jetzt überhaupt keine Frage, was die Eltern verlangen. Więc tu wcale nie chodzi o to, co rodzice żądają. Und es wird von dem Kind auch nicht verlangt, zu unterscheiden, muss ich hier gehorchen oder nicht, und hier nicht. I także nie jest tutaj dziecko wzywane do tego, aby rozróżniało, czy ja tutaj mam być posłuszny, czy nie. Sondern die Schrift sagt einfach, gehorcht euren Eltern in allem. Ale Pismo po prostu mówi, bądźcie posłuszni rodzicom waszym we wszystkim. Aber dann gibt es doch einen Unterschied zu Epheser 6. A jednak jest różnica do Efezjan 6. Und das zeigt eine Grenze auf. I to wskazuje na granicę. Mit zwei Wörtern. Dwoma słowami. Zumindest im Deutschen zwei Wörter. Im Herrn. Jest to w Panu. Jetzt versteht mich bitte nicht falsch. Teraz nie zrozumiecie mnie źle. Ich möchte nicht zum Ungehorsam aufrufen. Nigdy nie chcę wzywać do nieposłuszeństwa. Ich denke auch nicht an kleine Kinder. Ja też nie myślę o małych dzieciach. Aber ich denke an Kinder, die unterscheiden können. Ale myślę teraz o dzieciach, którzy potrafią coś rozróżnić. Ob hier etwas von ihnen verlangt wird, was gegen den Willen Gottes ist. Czy od nich się coś wymaga, co jest przeciwko woli Bożej? Das ist sicherlich nicht der normale Fall. To z pewnością nie jest normalny przypadek. Aber zumindest macht die Schrift hier eine Grenze. Ale przynajmniej tutaj Pismo ustala granice. Gehorcht euren Eltern im Herrn. Bądźcie posłuszni rodzicom waszym w Panu. Ich habe auch hier wieder einen Fall vor Augen. Także i tutaj mam taki przypadek przed oczami. Wo ein Vater seinem Sohn verbieten wollte, die Zusammenkünfte zu besuchen. Gdzie pewien ojciec chciał zabronić swojemu synowi, aby już nie odwiedzał zgromadzenia. Der junge Mann, fast kann man schon sagen, junger Mann war 17 Jahre alt. Można powiedzieć, że ten młody już mężczyzna miał 17 lat. Und er hat gesagt, das tue ich nicht. I on powiedział, tego nie uczynię. Aber bitte, das ist sicherlich ein Ausnahmefall. Ale ja was proszę, to z pewnością coś takiego jest sprawą czy sytuacją wyjątkową.
Wir wollen an das denken, was wir im Kolosserbrief gelesen haben. Bo chcemy myśleć o tym, co czytaliśmy w liście do Kolosan. Und was ja auch im Epheserbrief steht. I co także jest napisane w liście do Efezjan. Dass Kinder ihren Eltern gehorsam schulden. Że dzieci są winne swoim rodzicom posłuszeństwa. Und wenn wir dann an Epheser 6 denken. A jeśli pomyślimy o Efezjan 6. Gibt es ja auch noch wieder eine Sache, die dieses im Herrn wieder in ein ausgewogenes Verhältnis bringt. Bo jest także i taka sprawa, czy takie coś, co doprowadza do zrównoważenia te słowa w Panu. Wir lesen Ehre deinen Vater und deine Mutter. Czytamy również czci ojca swego i matkę. Das ist natürlich einfach, wenn die Eltern geistlich sind. To oczywiście jest proste, jeśli na rodzice są duchowi. Wenn sie ihre Kinder, wie das zum Beispiel in Vers 4 steht, nicht zum Zorn reizen. Jeśli tak, jak na przykład jest to napisane w czwartym wierszu, że nie pobudzają ich do gniewu. Wenn die Kinder empfinden, dass die Eltern sie lieben. Jeśli dzieci odczuwają, że rodzice je miłują. Das ist ja auch normal. Bo to też jest normalne. Und dann fällt es ihnen leicht, die Eltern zu ehren. Wtedy jest im dla nich to proste, aby czcić rodziców. Aber das ist ein Wort, das unabhängig von allen Umständen gilt. Ale jest to słowo, które jest niezależne od wszelkich okoliczności. Egal, wie Vater und Mutter sich verhalten. Nieważne, jak, w jaki sposób postępują ojciec i matka. Und egal, wie alt oder jung ich bin. I nieważne, w jakim wieku ja jestem, czy młodym, czy starym. Wir wissen ja, dass wenn Kinder älter werden, auch dieses Verhältnis sich verändert. Wiemy również, że gdy dzieci dorastają, to ten stosunek z rodzicami się zmienia. Dass wir von unseren erwachsenen Kindern keinen Gehorsam mehr fordern können. Że od naszych dorosłych dzieci nie możemy już żądać posłuszeństwa. Aber das ändert nichts an der Verantwortung des Kindes. Ale to nic nie zmienia co do odpowiedzialności tego dziecka. Vater und Mutter zu ehren. Aby czcić ojca i matkę. Und das ist eine Sache, die auch ein Segen für uns als Kinder ist. Jest to sprawą, która dla nas, która dla dzieci jest błogosławieństwem. Ich glaube, das geht sogar über den Tod unserer Eltern hinaus. Ja myślę, że to nawet sięga dalej niż poza sięga nawet i poza śmierć rodziców. Wir können ihnen ein ehrendes Andenken bewahren. Bo możemy zachować ich w pamięci i to we czci. Wir können auch das, was sie uns gelehrt haben, als sie noch lebten, możemy to, co oni nas nauczali, gdy jeszcze żyli, in unserem Leben beherzigen, wenn sie nicht mehr leben. Możemy to w naszym życiu sobie także wziąć do serca, gdy już oni nie żyją. Es gibt ein schönes Beispiel im Alten Testament, im Propheten Jeremia. Jest taki piękny przykład w Starym Testamencie, w proroku Jeremiasza. Jeremiaszu. Wird von den Rekabitern etwas gesagt, in Kapitel 35. Tam jest coś, mowa o Rekabitach w 35 rozdziale. Der Vorfahre dieser Rekabiter, der schon lange nicht mehr lebte. Ten przodek tych Rekabitów, który już dawno nie żył, hatte seinen Kindern etwas mit auf den Weg gegeben. Hatte ihnen eine Lebensregel gegeben. Ja, dał im taką regułę życiową. Sie sollten keine Häuser bauen und sie sollten keinen Wein trinken. Nie mieli budować domów i nie mieli pić wina. Und diese Nachkommen haben ihren Vater geehrt, indem sie das auch befolgt haben. I ci potomkowie czcili swego ojca przez to, że też dostosowali się do tego. Und Gott hat damals diese Haltung mit einer Verheißung gegeben. I Bóg wtedy to nastawienie powiązał z obietnicą. Damit es dir wohl ergehe und du lange lebst auf der Erde. Powiedział, aby ci się dobrze wiodło i abyś długo żył na ziemi. Ich glaube nicht, dass es bedeutet, dass wir Christen auch lange leben auf der Erde, wenn wir unsere Eltern ehren. Ja, nie wierzę w to, że my również będziemy żyli długo na ziemi, jeśli będziemy czcili naszych rodziców. Weil wir wissen, dass wir nicht irdische, sondern geistliche Segnungen haben. Bo wiemy, że nie posiadamy ziemskie błogosławieństwa, ale duchowe. Aber die Tatsache, dass das hiermit angegeben wird, ale fakt, że to tutaj jest dodane, bedeutet für uns, oznacza dla nas, dass wir erkennen, wie wohlgefällig es Gott ist, wenn wir so handeln. Że możemy zauważyć, jak bardzo Bogu to jest miłe, jeśli w ten sposób postępujemy. Und jetzt möchte ich den Kreis noch ein bisschen weiterziehen. Wir haben das gestern auch schon gesagt. I teraz, jak wczoraj też to już wspomnieliśmy, ten okręg czy ten zarys musimy teraz jeszcze bardziej rozszerzyć.
Jetzt haben wir die Geschwister im Auge, mit denen der Herr uns zusammengestellt hat am Ort. Teraz mamy na oku tych współwierzących, których Pan nam dał na miejscu, w którym się znajdujemy. Und auch in diesem Verhalten sind wir ein Zeugnis für die Welt. I także w tym postępowaniu jesteśmy świadectwem dla świata. Von den ersten Christen lesen wir. Czytamy o pierwszych chrześcijan. Das Volk erhob sie, es pries sie also oder lobte sie für ihr Verhalten. Że lud otaczający ich chwalił ich za ich postępowanie. Und keiner von den anderen wagte sich ihnen anzuschließen. I żaden z tych innych, to znaczy niewierzących, nie odważył się do nich przyłączyć. Das heißt, die Art und Weise, wie diese Gläubigen miteinander umgingen, to znaczy sposób, w jaki ci wierzący obchodzili się ze sobą nawzajem, das wurde von der Umgebung beobachtet. To było obserwowane przez ich otoczenie. Und das wollen wir auch bedenken, wenn wir miteinander, so wie der Herr uns zusammengestellt hat, umgehen. I o tym też chcemy pomyśleć, jeśli my, tak jak Pan nas do siebie dołączył, czy przyłączył, jak my ze sobą się obchodzimy. Und dazu möchte ich zwei Stellen auch wieder aus dem Epheserbrief lesen. I tu także chciałbym przeczytać dwa miejsca z listu do Efezjan. Aus Kapitel 4, z czwartego rozdziału, Vers 2, wiersz drugi. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Wir spüren sofort, dass das ein hoher Anspruch ist für uns. I natychmiast, albo zaraz odczuwamy, że jest to bardzo wielką miarą, wielkim wymaganiem. Und ich möchte mit dem zuletzt genannten anfangen, einander ertragend in Liebe. I chciałbym rozpocząć tym ostatnim tutaj, znosząc jedni drugich w miłości. Wir haben alle unsere persönlichen Eigenheiten. Każdy z nas ma swoje osobiste pewne cechy, jakości. Das sind unsere Charaktereigenschaften. Są to cechy naszego charakteru. Der eine redet vielleicht viel. Ten jeden może dużo mówi. Der andere ist ein Schweiger. Ten inny może jest raczej taki milczący. Das sind manchmal auch ungute Eigenschaften. Czasami są to też i niedobre cechy, die wir vielleicht ablegen müssten. Które powinniśmy być może i odsunąć od siebie. Vielleicht belasten wir die anderen damit. Może innych obciążamy tym. Und dann sollten wir doch darauf achten, dass wir unser Verhalten ändern. I powinniśmy wtedy zwrócić na to uwagę, abyśmy zmienili nasze zachowanie. Aber die Geschwister werden ermahnt, einander zu ertragen. Ale tu bracia i siostry są napominani, aby siebie znosili nawzajem. Ertragen bedeutet auch, znosić oznacza również, dass das vielleicht schwer ist. Że to być może jest trudne. Aber das sagt der Herr. Ale to mówi Pan. Ertragen in Liebe. Znosząc w miłości. Und das mit Demut und Sanftmut. A to z pokorą i łagodnością. Demut heißt, ich denke nicht hoch von mir. Pokora oznacza, ja nie myślę wysoko o sobie. Und Sanftmut heißt, ich lasse mich nicht leicht erregen von anderen. A łagodność oznacza, że nie pozwolę na to, by szybko czy w prosty sposób wyprowadzić siebie z równowagi. Und dann denken wir wieder an den Herrn Jesus. I tu też myślimy o Panu Jezusie. Der hat gesagt, lernt von mir. Który powiedział, uczcie się ode mnie. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Gdyż jestem łagodny i z serca pokorny. Das bedeutet jetzt aber nicht. Ale to teraz nie oznacza. Wir Menschen sind ja immer so, dass wir zu einem Extrem geraten. Bo my ludzie jesteśmy tacy, że zawsze zaraz wpadamy w jakieś ekstremum. Dass wir jetzt sagen können, że teraz możemy powiedzieć, ich kann leben wie ich will. Ja mogę żyć jak mi się podoba. Ich kann mich verhalten wie ich will. Ja mogę zachowywać się jak mi się podoba. Ihr müsst mich einfach ertragen, das steht hier. A wy po prostu musicie mnie znosić, bo tak tu napisane. Dazu lese ich Epheser 5, Vers 21. I tu przeczytamy teraz Efezjan 5:21. Einfach diese wenigen Worte einander untergeordnet in der Furcht Christi. 5:21, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Und das macht die Sache wieder ausgewogen. I to znów zrównoważa tą sprawę. Wenn es um den anderen geht, mir gegenüber, jeśli o tego drugiego czy innego w stosunku do mnie chodzi, dann soll ich ihn ertragen. To wtedy mam go znosić. Aber wenn es um mein Verhalten ihm gegenüber geht, a jeśli chodzi o moje zachowanie wobec niego, dann darf ich mich ihm unterordnen. To ja wtedy mogę być uległy jemu. Und dann verstehen wir, wtedy zrozumiemy, dass wir nicht einfach
leben können, wie wir wollen. Że nie możemy tak po prostu żyć, jak nam się chce. Dass wir wohl darauf achten, ob wir den anderen verletzen oder nicht. I że mamy zważać na to, czy drugiego zranimy, czy nie. Und wenn wir sogar, wie das in Philippa 2 steht, i nawet jeśli, jak to jest w Filipian 2 napisane, einer den anderen höher achten als sich selbst, jeśli jedni nawzajem siebie uważamy za wyższych, dann ist alles wieder im Gleichgewicht. To wtedy znów wszystko jest w równowadze. Und da möchte ich noch einen letzten Punkt ansprechen. I chciałbym jeszcze ostatnią sprawę tutaj wymienić, den wir in Römer 14 und 15 finden, którą znajdujemy w Rzymian 14 i 15. Wir wollen jetzt nicht das ganze Kapitel lesen. Nie chcemy teraz przeczytać całe te dwa rozdziały. Ich möchte nur versuchen, kurz den Zusammenhang zu erklären, um den es hier geht. Chciałbym tylko krótko wytłumaczyć kontekst, o który tutaj chodzi. Das Kapitel beginnt, dass von einem Schwachen im Glauben gesprochen wird. Ten rozdział rozpoczyna się tym, że jest mowa o słabym we wierze. Und daneben steht natürlich, ohne dass es ausdrücklich gesagt wird. I obok z tego stoi oczywiście to, przy czym to nie jest tak dosłownie wyrażone, dass es auch starke im Glauben gibt. Że są także i mocni we wierze. Jetzt sind wir natürlich weit davon entfernt. Teraz oczywiście jesteśmy dalecy od tego, dass wir von uns aus einteilen, der ist schwach, der ist stark, ich bin stark, du bist schwach. Że sami od siebie teraz będziemy dzielić, ten jest słaby, ten jest mocny, ja jestem mocny, ten jest słaby. Wir verstehen einfach, dass es diese Unterschiede gibt. Rozumiemy po prostu, że takie różnice istnieją. Das beste Beispiel ist wieder dieses. I najlepszym przykładem jest znów to, wenn jemand gerade zum Glauben gekommen ist, jeśli ktoś ledwo co przyszedł do wiary, dann kann man von ihm nicht erwarten, to nie można wymagać od niego, dass er die Gedanken der Schrift gesamt schon kennt. Że on całe myśli, czy cały ogół myśli Bożych już zna. Dann kann man auch nicht erwarten, też nie można oczekiwać, dass er sofort alle Gewohnheiten ablegt, die er vorher hatte. Że natychmiast odłoży wszystkie przyzwyczajenia, które miał. Manches hat er von Kind auf gelernt. Pewne rzeczy od dzieciństwa już się nauczył. Und das geht nicht von einer Sekunde auf die andere weg. I to nie zmienia się z jednej sekundy na drugą. Er muss lernen nach und nach. On musi się uczyć tego po kolei. In diesem Sinne ist er vielleicht manchmal schwach im Glauben. I w tym sensie może czasami jest słaby we wierze. Ich denke an einen Bruder, den ich kenne. Myślę teraz o pewnym bracie, którego znam, der groß geworden ist unter Gläubigen, który wychował się wśród wierzących, die sagen, ein Gläubiger kann wieder verloren gehen. Którzy mówią, że wierzący może znów stracić zbawienie. Und er hat lange gebraucht, i on długo potrzebował, zu lernen, dass die Schrift anders sagt. Aby się nauczyć, że Pismo mówi, przemawia inaczej. Dass der Herr Jesus gesagt hat, sie sind in meiner Hand, sie gehen nicht verloren ewig. Że Pan Jezus powiedział, oni są w ręce mojej i nie zginą na wieki. Dann war der Bruder zum Beispiel in diesem Punkt schwach im Glauben. I wtedy ten brat na przykład co do tej sprawy był słaby we wierze. Das sind nur wenige Beispiele, um ein wenig deutlich zu machen, was hier gemeint ist. To jest też tylko kilka przykładów, aby wytłumaczyć, o co tu chodzi. Aber dann kann es vorkommen, dass durch diese Unterschiede, ale potem też może tak się stać, że poprzez te różnice auch unterschiedliche Auffassungen entstehen, powstaną również różne zdania czy pojmowania über das, was man darf oder was man nicht darf. Co do tego, co wolno, a co nie wolno. Früher war zum Beispiel das Essen eine große Frage immer. Kiedyś w dawnych czasach zawsze jedzenie czy pokarm było ważnym pytaniem. Wenn wir daran denken, dass die ersten Christen alle aus dem Judentum kamen. Jeśli pomyślimy o tym, że pierwsi chrześcijanie wszyscy pochodzili z żydostwa. Und sie hatten von Kind auf gelernt, dass man bestimmte Speisen nicht essen durfte. I że od dzieciństwa się nauczyli, że pewnych pokarmów nie wolno spożywać. Dann können wir uns vorstellen, dass sie Mühe hatten zu lernen, dass jetzt alles von Gott gegeben war. To możemy sobie wyobrazić, że dla nich to było trudem, by się nauczyć, że wszystko jest dane od Boga. Oder sie hatten gelernt, keinen Umgang mit Menschen zu haben, die nicht aus, die keine Juden waren. Albo się nauczyli, czy mieli trud. Kannst du mal sagen? Sie hatten gelernt, keinen Umgang zu haben mit Menschen, die nicht Juden waren. Oni nauczyli się tego, by nie mieć żadnego stosunku czy kontaktu z ludźmi, którzy nie są Żydami.
Und als der Herr Petrus zu Cornelius schicken wollte, Gdy Pan chciał wysłać Piotra do Korneliusza, da musste er ihm erst durch diese Vision erklären, dass er das durfte. To najpierw przez to widzenie musiał Piotrowi wytłumaczyć, że to było wolno Piotrowi. In diesem Punkt war Petrus auch schwach im Glauben. I w tej sprawie Piotr również był słaby we wierze. Und solche Unterschiede führen zu unterschiedlichen Auffassungen. I takie różnice doprowadzają do różnych zdań czy pojmowań. Und dann sagt uns die Schrift in Römer 14. I wtedy pismo w Rzymian 14 mówi nam. Auch da sollen wir einander ertragen. Także i tu nawzajem musimy się znosić. Die Gefahr ist, bo niebezpieczeństwo jest takie, dass der Schwache Gesetze aufrichtet. Że słaby ustala przepisy. Das darf man nicht, das darf man nicht, das darf man nicht. Tego nie wolno, tego nie wolno, tego nie wolno. Und die andere Gefahr ist, dass der Starke a drugie niebezpieczeństwo jest to, że ten mocny eine Freiheit predigt, die zu groß ist. Będzie głosił wolność, która jest za wielka. Alles ist erlaubt. Wszystko mi wolno. Auch das ist nicht recht. To też nie jest słuszne. Und doch sagt die Schrift hier, a jednak mówi tutaj pismo in Vers 5, das sollten wir dann doch lesen, wiersz, 14, Vers 5. Rzymian 14, wiersz 5. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Auch hier ist die Historie wichtig. Także i tutaj historia jest ważna. Die Juden kannten verschiedene Feiertage, die Gott gegeben hatte. Bo Żydzi znali pewne dni świąteczne, które były dane w żydostwie. Und im Christentum gibt es das nicht mehr. A w chrześcijaństwie tego już nie ma. Da feierten die Gläubigen, wenn man so will, jede Woche das Mahl des Herrn. Bo jeśli tak się chce, to wierzący co tydzień świętowali Wieczerzę Pańską. Aber andere Gedenktage gab es nicht. Ale innych dni świątecznych nie było. Aber dann sagt der Apostel Paulus durch den Heiligen Geist. A potem Apostoł Paweł mówi przez Ducha Świętego. Jeder sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu, albo niech będzie zupełnie z tego przekonany. Und das ist wichtig. I to jest ważne. Wenn wir aufrichtig sind, natürlich. Jeśli szczerzy jesteśmy, oczywiście. Und in unserer Aufrichtigkeit meinen, so muss es sein. I że w naszej szczerości mamy to zdanie, tak to ma być. Dann sollen wir das ertragen, wenn wir es auch anders sehen bei anderen. To mamy to znosić, nawet jeśli to inaczej widzimy u innych. Ich glaube, wir können dann sagen, ja myślę, że wtedy możemy powiedzieć und dem Herrn vertrauen, i Panu zaufać, dass er jedem, der aufrichtig ist, że każdemu, który jest szczery und jedem, der aufrichtig nach seinem Willen fragt, i każdemu, który szczerze pyta o Jego wolę, ihm auch seinen Willen zeigt. Że On również pokaże mu swoją wolę. Und bis dahin sollen wir das tragen, was der andere vielleicht in unseren Augen nicht richtig macht. A do tej pory musimy znosić to, co ten drugi może w naszych oczach nie czyni słusznie. Der Apostel endet seine Belehrung dann mit dem Vers. I apostoł tutaj kończy swoje pouczenie wierszem 15, Vers 7. Z 15 rozdziału w wierszu 7. Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. Dieser Vers hat nichts damit zu tun, wen wir zum Brotbrechen zulassen oder nicht. Ten wiersz nic nie ma do czynienia z łamaniem chleba, czy kogoś do niego dopuszczamy, czy nie. Sondern dieser Vers gehört in den Zusammenhang der Belehrung. Ale ten wiersz należy umieścić w kontekście tego pouczenia. Und bedeutet, dass die Starken die Schwachen tragen sollen. I oznacza, że ci mocni mają znosić tych słabych. Und dass die Schwachen auch hinnehmen müssen, dass die Starken hier und da vielleicht anders denken. I że ci słabi muszą się z tym pogodzić, że ci mocni tu czy gdzieś tam może inaczej myślą. In diesem Sinn sollen wir einander aufnehmen. I w tym sensie mamy siebie nawzajem przyjąć. Und in Frieden den Weg zusammen gehen. I w pokoju mamy razem kroczyć drogą. Wir dürfen uns dann auch gegenseitig helfen. Też nawzajem możemy sobie pomagać. Wenn wir in Aufrichtigkeit handeln. Jeśli w szczerości postępujemy. Dass wir Gelegenheiten nutzen, den anderen zu belehren. I abyśmy wykorzystywali również sytuację, aby drugiego pouczyć. In aller Unterwürfigkeit. We wszelkiej pokorze czy uległości. Und in der Liebe, die der Herr auch zu uns
erwiesen hat. I w miłości, którą Pan okazał także wobec nas. Wir haben also jetzt diese drei engen Kreise gesehen. Widzieliśmy więc te trzy ścisłe okręgi czy sfery. Und ich hoffe, dass wir dabei auch gemerkt haben. Mam nadzieję, że zauważyliśmy przy tym. Wenn das auch mehr nach innen gerichtet ist. Że nawet jeśli to jest tak bardziej skierowane na wewnątrz. Dass es doch ein Zeugnis nach außen ist. Że to jest jednak także świadectwem na zewnątrz. Und dass andererseits immer wieder die Gefahr da ist. I że z drugiej strony zawsze istnieje niebezpieczeństwo. Dass das, was draußen normal ist. Że to, co na zewnątrz jest normalne. Nach und nach auch von uns als normal empfunden wird. Że to krok po kroku także i od nas będzie odczuwane jako normalne. Ob das die Ehe ist. Czy to dotyczy małżeństwa. Ob das die Familie ist. Rodziny. Ob das unser Zusammenkommen ist. Czy zgromadzenia. Wir sollten bei dem Wort bleiben. Powinniśmy pozostać przy Słowie. Und dann segnet der Herr unseren Weg. A wtedy Pan pobłogosławi naszą drogę. Ich denke, wir werden gleich etwas darüber nachdenken, wie unser Verhalten den Menschen dieser Welt gegenüber ist. I myślę, że zaraz zastanowimy się nad tym, jakie jest nasze zachowanie wobec tego świata. Wir wollen also jetzt für die dritte Stunde noch einmal an unsere Grenze denken. Jeśli chodzi o teraz tą trzecią naszą godzinę, to chcemy jeszcze raz pomyśleć o tej granicy już wspomnianej. Wir mit dem Herrn auf der einen Seite. Że my jesteśmy z Panem po tej jednej stronie. Und die Welt auf der anderen Seite. A świat jest po drugiej stronie. Und doch sind wir in der Welt nicht getrennt von den Menschen dieser Welt. A jednak jesteśmy na tym świecie i nie jakoś oddzieleni od nich. Und deswegen gibt uns die Schrift auch manche Ermahnung oder manche Belehrung, wie wir uns da zu verhalten haben. Dlatego też Pismo daruje nam, czy daje nam niejedno pouczenie albo i napomnienie do tego, jak my się mamy tutaj zachować. Wir haben jetzt schon ein paar Mal einen Vers zitiert, der von denen sprach, die draußen sind. Już kilka razy cytowaliśmy wiersz mówiący o tym, że są tacy, którzy są na zewnątrz. Und wir möchten noch einmal zwei andere Verse dazu lesen. I chcemy tutaj też przeczytać w stosunku do tego dwa inne wersety. Aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4. Z 1. Thessaloniczan, 4. rozdziału. Wiersz 12. Tak, abyście wobec tych, którzy są poza zborem, albo w niemieckim jest, którzy są na zewnątrz, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. Und wir müssen erst einmal beschreiben, was drinnen und draußen bedeutet. I musimy najpierw opisać, co to oznacza wewnątrz czy zewnątrz. Dazu hilft uns ein Vers aus dem 1. Korintherbrief aus Kapitel 5. I tutaj pomaga nam jeden wiersz z 1. Koryntian z 5 rozdziału. Tut dem Bösen von euch 16 aus, das finde ich jetzt so. Ach doch, ja, Vers 13. Also Vers 12 und 13. Mhm. 1 Koryntian 5, 12 i 13. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem czy na zewnątrz? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze albo wewnątrz? Tych tedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. Der Zusammenhang im 1. Korintherbrief war der. Kontekst w pierwszym liście do Koryntian był taki. Dass Sünde in der Versammlung war. Że grzech był w zgromadzeniu. Und der diese Sünde begangen hatte, i ten, który popełnił ten grzech, ausgeschlossen werden musste. Musiał zostać wykluczony. Und die Schrift nennt das, tut den Bösen von euch hinaus. I Pismo nazywa to, usuńcie tego złego spośród was. Und dann sagt es etwas von drinnen und draußen. I potem coś mówi o czymś wewnątrz czy zewnątrz, albo jak w polskim jest tam w zborze czy poza zborem. Und aus dem Zusammenhang wird deutlich, i z kontekstu wynika, das drinnen meint die Gläubigen, że wewnątrz ma na myśli wierzących, die normalerweise an einem Ort zusammen sind, którzy zazwyczaj są na jednym miejscu,
Dass das heute nicht mehr so ist, ist eine andere Frage. To, że dzisiaj to już tak nie jest, to już jest inną sprawą. Aber die Schrift geht immer von dem Normalen aus. Ale pismo zawsze wychodzi z założenia, że jest normalna sytuacja. Und normal wäre, dass alle Gläubigen an einem Ort zusammen sind. A normalne byłoby to, że wszyscy wierzący są razem zgromadzeni na jednym miejscu. Und das sind die, die drinnen sind. To są ci, którzy są wewnątrz. Und die draußen, das sind eben die, die nicht dazu gehören. A ci na zewnątrz czy poza zborem są ci, którzy właśnie do tego nie należą. Das sind im Grunde die Menschen dieser Welt. To w zasadzie są ludzie tego świata. Und in 1. Korinther 5, i w 1. Koryntian 5 stellt der Heilige Geist diesen Bösen sozusagen wieder zurück in die Welt. Duch Święty jakby stawia tego złego, tego, który zgrzeszył, znów z powrotem do świata. Das hat nichts mit seiner ewigen Errettung zu tun. Nic nie ma to do czynienia z jego wiecznym zbawieniem. Aber sein Weg auf dieser Erde ist so, dass er raus muss. Ale jego droga na ziemi jest taka, że on musi na zewnątrz. So dass wir also, wenn wir von denen, die draußen sind, tak więc jeśli mówimy o tych, którzy są na zewnątrz, im Grunde an die Ungläubigen in dieser Welt denken müssen. To musimy właśnie wymyśleć o tych niewierzących tego świata. Und jetzt könnte eine Gefahr in unseren Herzen sein. Ale teraz mogłoby zaistnieć takie niebezpieczeństwo w naszych sercach, dass wir uns überheben. Że będziemy pyszni. Wir sind besser als die Menschen dieser Welt. Myślący tak, że jesteśmy lepsi niż ci ludzie tego świata. Wir haben ein besseres Teil, ohne Frage. Mamy prawdziwie lepszą cząstkę i tu nie ma pytań, znaczy nie ma wątpliwości co do tego. Wir haben eine Hoffnung, die die Menschen dieser Welt nicht haben. Posiadamy nadzieję, którą ludzie tego świata nie mają. Wir wissen von der Vergebung unserer Sünden. Wiemy, że mamy odpuszczenie naszych grzechów. Wir bemühen uns auch nach den Gedanken der Schrift und den Belehrungen der Schrift zu leben. Staramy się także żyć według myśli i pouczeń Pisma. Und das bewahrt uns vor vielem Bösen in der Welt. I to zachowuje nas od niejednej złej sprawy w tym świecie. Und doch sollten wir die Menschen dieser Welt nicht verachten. A jednak nie powinniśmy lekceważyć czy znieważać osoby tego świata. Das hat der Herr auch nicht getan. Pan też tego nie czynił. Ist ihnen nachgegangen, um sie zu erretten. On, bo przecież on szedł za nimi, aby ich zbawić. Und in der ersten Stelle, die wir jetzt gelesen haben, von denen, die draußen sind. I w tym miejscu, w pierwszym miejscu, w którym żeśmy czytali, dotycząco tych, którzy są na zewnątrz czy poza zborem, werden wir eben ermahnt, jesteśmy tam wzywani, ehrbar oder anständig ihnen gegenüber uns zu verhalten. Jesteśmy wzywani do tego, abyśmy uczciwie wobec nich się zachowywali. Albo przystojnie, też można przetłumaczyć. Das heißt, die Welt sollte uns nichts Schlechtes vorwerfen können. To znaczy, świat nie można mu dać jakikolwiek powód do tego, aby mógł nam robić wyrzuty. Und dazu noch einen zweiten Vers von denen, die draußen sind. I do tego jeszcze inny wiersz, który mówi o tych, którzy są na zewnątrz. Kolosser 4. Kolosan 4. Vers 5. Piąty wiersz. Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. Auch hier wieder ein Verhalten gegenüber denen, die draußen sind. Tutaj również jest to postępowanie wobec tych, którzy są na zewnątrz. Hier geht es darum, dass wir in Weisheit ihnen gegenüber wandeln sollen. Tutaj chodzi o to, abyśmy w mądrości postępowali wobec nich. Weisheit bedeutet, mądrość oznacza, alle Dinge in ihrem Zusammenhang zu erkennen, rozpoznać wszystkie sprawy czy rzeczy w swoim kontekście, w swoim otoczeniu und daraus das richtige Verhalten abzuleiten. I z tego wywnioskować należyte zachowanie. Wir wissen natürlich, wie das Ende dieser Welt ist. Oczywiście, że wiemy, jaki będzie, czy jaki jest koniec tego świata. Wir wissen auch, wie der Herr über die denkt, die draußen sind. Wiemy również, jak Pan myśli o tych, którzy są na zewnątrz. Und das Wissen sollte uns anleiten ihnen gegenüber. A i ta wiedza powinna prowadzić nami w stosunku do właśnie tych osób. Und wenn wir hier lesen, die gelegene Zeit auskaufend. Jeśli tutaj czytamy, wykorzystując czas, albo ich muss das zu Wort wörtlich übersetzen, ja. Es steht ausnutzen die Zeit. Aha, w niemieckim jest napisane, ja weiß, ale bedeutung. Dosłownie jest napisane, ten nam podany czas mamy wykupywać. Dann bedeutet es, dass wir ein Auge dafür haben,
To oznacza, że powinniśmy mieć zwróconą uwagę na to, wann wir ein Zeugnis für den Herrn abgeben können. Kiedy możemy być świadectwem dla Pana? Ich glaube, dass wir häufig das nicht erkennen. Myślę, że często tego nie zauważamy. Aber es gibt auch Zeiten, wo es nicht angebracht ist. Ale są także i czasy, w których to nie byłoby przystojne. Und das meint das Wort hier, die gelegene Zeit ausnutzen. I to ma na myśli tutaj to słowo, że ten właściwy czas mamy wykorzystać. Der Herr hat einmal gesagt, wir sollen unsere Perlen nicht vor die Säue werfen. Pan też pewnego razu powiedział, że nie mamy rzucać perły przed świnie. Er möchte ohne Frage, dass alle Menschen errettet werden. On bez wątpliwości chce, aby wszyscy ludzie doszli do zbawienia. Aber es mag Gelegenheiten geben, wo ein Wort nicht angebracht ist. Ale mogą być także sytuacje, w których słowo nie jest na miejscu. Weil vielleicht die Menschen gerade in einer Stimmung sind, wo sie es gar nicht annehmen würden. Dlatego, bo ludzie może są akurat takiego usposobienia, w takim uczuciu, usposobieniu, że nie przyjęliby to słowo wcale. Nie mogą je przyjąć. Weil vielleicht die Umstände so sind, dass es gar nicht gehört wird, also aufgenommen wird. Bo może okoliczności są takie, że nawet gdybyśmy to słowo powiedzieli, że ono i tak nie będzie zrozumiane czy przyjęte. Wenn wir ein Herz haben für den Ungläubigen, jeśli mamy serce dla niewierzących, dann erkennen wir, glaube ich, wo eine gelegene Zeit ist, etwas zu sagen. Wtedy rozpoznamy, kiedy jest właściwy czas, aby coś powiedzieć. Und dazu gehört natürlich auch, i do tego oczywiście należy, und jetzt schlagen wir den Bogen wieder zu dem ersten Vers, i teraz znów powracamy do pierwszego wiersza, dass wir ehrbarlich wandeln gegen die, die draußen sind. Że przystojnie albo należycie zachowujemy się wobec tych, którzy są na zewnątrz. Dort hat der Vers geendet und niemand und nichts bedürfte so. I tamten wiersz się kończy słowami i na niczyją pomoc nie byli zdani. Niemand, das heißt also auch, dass wir nicht irgendwie einen Wandel haben, der so ist, dass die Welt sagen kann, das ist nicht richtig. To oczywiście też oznacza, że nie możemy mieć takiego postępowania, iż świat mógłby powiedzieć, że to nie jest słuszne, co czynimy. Wir spüren, dass unser Zeugnis immer gleichlaufen muss mit unserem Verhalten. Odczuwamy, że nasze świadectwo zawsze musi być równoległe do naszego postępowania. Das finde ich als eine ganz wichtige Voraussetzung. Ja uważam, że to jest bardzo ważne fundament czy sprawa, która musi być, wenn wir über unser Verhalten in der Welt nachdenken. Jeśli zastanawiamy się nad naszym zachowaniem wobec świata. Wir dürfen also keinen Anstoß geben durch unser Verhalten. Więc nie możemy dać zgorszenie komuś naszym postępowaniem. Und wir wundern uns, wie gut die Menschen dieser Welt wissen, was ein Christ tun muss. I nieraz dziwimy się, jak dobrze ludzie tego świata wiedzą, co chrześcijanin powinien czynić, a czego nie. Und was er vielleicht nicht tun darf. A czego nie wolno mu czynić. Manches ist lächerlich, was sie sagen. Nie jedna sprawa jest godna śmiechu, co oni mówią w tej sprawie. Aber vieles würde unser Gewissen treffen, wenn wir es hören. Ale nie jedna rzecz, albo wiele z tego dotknęłoby naszego sumienia, jeśli byśmy to usłyszeli. Ich will ein kleines Beispiel geben, was ich selbst gehört habe. Chciałbym dać taki przykład, który sam kiedyś słyszałem. Ein älterer Mann sprach über eine christliche Gruppe. Pewien starszy mężczyzna mówił o chrześcijańskiej grupie. Und in seinem Haus, in dem wohnte, wohnte auch eine alte Frau, die zu dieser Gruppe ging. I w jego domu, w którym mieszkał, mieszkała także taka starsza pani, która chodziła do tej grupy. Und sagte zu mir einmal. I pewnego razu powiedział do mnie. Das sind vielleicht Leute, die fegen noch nicht mal Schnee bei der alten Frau. To są ludzie. Oni nawet nie zamiatają śniegu przed domem tej pani, zamiast, żeby jej ulżyć. Wir mögen vielleicht darüber lächeln. My może z tego powodu się śmiejemy. Aber die Welt hat den Zusammenhang erkannt. Ale świat rozpoznał ten kontekst. Sie behaupten nach außen, die sind alle eins und lieben sich. Bo oni twierdzą na zewnątrz, że są wszyscy jedno i że się miłują. Und versagen in den einfachen Dingen des Lebens. A niestety upadają w tych prostych sprawach tego życia. Das sollten wir immer voranstellen, wenn wir jetzt nachdenken, wie verhält ein Christ sich in dieser Welt.
I to powinniśmy wziąć jako fundament, jeśli zajmujemy się tym, jak powinien chrześcijanin zachowywać się na tym świecie. Und dazu gehört ein Vers, der uns vielleicht auch erstaunt, wenn wir ihn lesen, aus Galater 6. I do tego też należy jeden wiersz, który może nas zdziwić czy zadziwi, jeśli przeczytamy go z Galacjan 6. Vers 10. Wiersz 10. Galacjan 6, wiersz 10. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Drei Aussagen sind darin. I w tym wersecie są zawarte trzy wypowiedzi. Die erste Aussage ist, pierwszą wypowiedzią jest to, lasst uns das Gute wirken, wenn wir Gelegenheiten haben. Uczyńmy to, co jest dobre, na tyle, ile mamy ku temu sposobności. Das erwartet von der Herr, also von uns, dass wir Gutes tun in dieser Welt. Więc Pan od nas oczekuje tego, byśmy w tym świecie wykonywali rzeczy dobre. Der zweite Punkt hier, drugą sprawą jest gegen die Hausgenossen des Glaubens, das ist das Ende des Verses. Tą rzeczą, która kończy ten wiersz, to jest to wobec domowników wiary. Ich habe extra jetzt das Ende vorangestellt. Ja teraz świadomie czy specjalnie ten koniec tutaj dałem jako drugie miejsce. Weil wir lesen am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Bo czytamy, że najwięcej domownikom wiary. Das sind natürlich die, die drinnen sind. To są oczywiście ci, którzy są wewnątrz. Und das ist klar, dass wir gegen sie Gutes wirken. I jest to jasne, że wobec nich dobro czynimy. Wir fühlen uns mit ihnen verbunden als Familie Gottes. Czujemy się złączeni z nimi jako z rodziną Bożą. Und wir suchen das Wohl unserer Geschwister. I szukamy tego, co dobre jest u naszych, znaczy szukamy tego, aby dobrze czynić naszym współwierzącym. Aber der dritte Punkt in diesem Vers ist, ale tą trzecią sprawą w tym wierszu jest gegenüber allen. Wobec wszystkich. Da macht die Schrift keinen Unterschied. I tu Pismo nie czyni różnicy. Also auch ein Auge, ein Herz dafür haben, wo können wir etwas Gutes tun an Menschen dieser Welt. To znaczy, musimy zauważać i również mieć serce do tego, abyśmy zauważyli, gdzie możemy coś dobrego dokonać w tym świecie. Wir können nicht alle irgendwelche öffentlichen Aufgaben übernehmen. Nie możemy wszyscy podejmować czy podjąć się jakiejś publicznej sprawy czy służby. Aber vielleicht kennen wir in der Nachbarschaft jemanden, der Hilfe braucht. Ale może znamy w sąsiedztwie kogoś, kto potrzebuje pomocy. Und der Herr sagt, wenn wir eine Gelegenheit haben, lasst uns das Gute wirken gegen alle. I Pan mówi, póki mamy czas albo póki mamy okazję, jest niemieckim, to czyń mi dobrze wobec wszystkich. Und das ist oft auch der Weg für das Evangelium. I to często jest także drogą dla Ewangelii. Das bereitet manchmal oder öffnet manchmal das Herz später für ein Wort des Evangeliums. To czasami czy nieraz też otwiera serce później na słowo Ewangelii. Wenn die Menschen an den Gläubigen sehen, gdy ludzie widzą na wierzących, dass sie nicht nur über das Gute reden, że nie tylko mówią o tym, co dobre, sondern auch das Gute tun. Lecz że to także czynią. Wir verstehen durchaus, dass es kein gemeinsames Werk mit Ungläubigen geben kann. My dobrze rozumiemy, że nie może być żadnego wspólnego dzieła z niewierzącymi. Wenn wir noch einmal uns daran erinnern, jeśli raz przypomnijmy sobie, der Ungläubige unterstellt sich nicht Gottes Willen, bo niewierzący nie podporządkowuje się pod wolę Bożą. Er hat seinem Wort nicht gehorcht. On nie był posłuszny Jemu Słowu. Das bedeutet, bekehre dich. Bo to oznacza nawróć się. Und insofern tut er immer seinen eigenen Willen. I zatem on zawsze wykonuje swoją własną wolę. Auch wenn es in den Augen der Welt etwas Gutes ist, was er tut. Nawet jeśli w oczach świata jest to coś dobrego, co czyni. Aber seine Gedankenrichtung ist einfach anders als die eines Gläubigen. Ale jego kierunek spojrzenia jest po prostu inny jak ten wierzącego. Deswegen müssen wir auch das, den Vers hier genau lesen. Dlatego też ten wiersz tu należycie, czy dobrze musimy, czy dokładnie musimy go czytać. Es heißt nicht, das Gute wirken mit allen. To nie jest napisane, mamy dobrze czynić z wszystkimi. Sondern gegenüber allen. Ale wszystkim, czy wobec wszystkich. Da, wo wir also sehen, dass jemand Not hat und Hilfe braucht. Tam więc, gdzie widzimy, że ktoś jest w biedzie, czy potrzebuje pomocy. Und wir eine Gelegenheit haben, eine Möglichkeit haben, zu helfen. I że my mamy okazję, czy sposobność, aby pomóc. Dann sollten wir das tun. Wtedy powinniśmy to uczynić.
Und das Wort geht noch einen Schritt weiter, I słowo idzie jeszcze jeden krok dalej, wo es schwierig wird für uns oder schwer. Gdzie to coś staje się trudne dla nas. Ich möchte einen Unterschied zwischen schwierig und schwer machen. Ja chciałbym dokonać różnicy pomiędzy trudne i ciężkie. Ich will es umschreiben. Tak, trudne to pierwsze słowo i ciężkie drugie słowo. Ja chcę teraz to opisać. Mit nicht schwierig meine ich. Mit nicht schwierig? Ja, mit nicht schwierig. Ze słowem nietrudne mam na myśli. Wir verstehen sofort, was der Herr will. Że to jest to, że zaraz rozumiemy, co Pan chce. Und es ist nicht schwierig, es wäre nicht schwierig, das zu tun. I nie byłoby to trudne, aby to wykonać. Aber manchmal ist es schwer für uns, das zu tun. Ale czasami jest to ciężkie dla nas, abyśmy to wykonali. Und dazu lesen wir zunächst einmal einen Vers aus 1. Thessalonicher 5. I przeczytamy jeden wiersz z 1. Thessaloniczan 5 rozdziału. Vers 15. 1. Thessaloniczan 5:15. Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Hier ist auch wieder gesagt, alle Zeit im Guten nachstreben gegen alle. Tu także jest powiedziane, że mamy zawsze starać się czynić dobrze wobec wszystkich. Also sowohl zueinander als gegen alle. To znaczy oczywiście sobie nawzajem i wszystkim. Aber dann beginnt der Vers mit einer Sache, nicht Böses mit Bösem zu vergelten. Ale ten wiersz rozpoczyna się tym, byśmy złem za złe nie oddawali. Das ist zunächst ganz klar. To z początku jest całkiem jasne. Das hat der Herr auch nicht getan. Pan też tego nie czynił. Für meine Liebe feindeten sie mich an. Bo za miłość mnie nienawidzili. Und doch hat der Herr nicht mit Bösem geantwortet. A jednak Pan nie odpowiedział złem. Und das erwartet er auch von uns, den Gläubigen. I on tego też oczekuje od nas wierzących. Aber wenn wir das in den Zusammenhang gestellt sehen mit Gutes tun. Ale jeśli to teraz widzimy w tym kontekście, że jest mowa o tym, by coś czynić dobrego. Dann ist es nicht schwierig, das zu verstehen. To wtedy nie jest to trudne, by to zrozumieć. Aber es ist manchmal schwer, das auch zu tun. Ale jest to ciężkie nieraz, aby to wykonać. Können wir jemand Gutes tun, der uns Böses angetan hat? Czy potrafimy uczynić komuś, co nam coś złego wyrządził, czy potrafimy mu coś dobrego uczynić? Noch einmal. Jeszcze raz. Nicht Böses mit Bösem vergelten. Nie oddawać złem za zło. Das ist grundsätzlich so. Bo to jest już z zasady tak. Das lesen wir auch an anderen Stellen. Że tego nie mamy czynić, to też czytamy na innych miejscach. Zum Beispiel Römer 12. Na przykład Rzymian 12. Ich glaube im ersten Petrusbrief auch noch einmal. Ja myślę, że też w pierwszym liście Piotra jeszcze raz. Aber dann möchte der Herr auch, dass wir doch ein Herz haben für die Ungläubigen. Ale Pan jednak chce, abyśmy równocześnie mieli serce dla niewierzących. Auch wenn sie uns einmal etwas Böses angetan haben. Nawet jeśli pewnego razu wyrządzili nam coś złego. Und das meine ich mit schwierig und schwer. I to mam na myśli z tymi dwoma słowami trudne a ciężkie. Aber ich habe ausdrücklich auf diese Stellen jetzt hingewiesen. Ale teraz wyraźnie zwróciłem uwagę na te miejsca. Weil ich glaube, dass unser Verhalten in der Welt auch von innen heraus gesteuert oder belebt werden muss. Dlatego, że myślę, że nasze zachowanie na zewnątrz wobec świata także musi być pobudzane i kierowane od wewnątrz. Wir haben gestern schon gesagt, wczoraj już powiedzieliśmy, dass wir etwas in einer gesetzlichen Weise tun können, że możemy coś uczynić w sposób zakonny. Oder wir tun es aus dem Herzen heraus. Albo czynimy to z serca. Und das zweite ist immer der bessere Weg. I to drugie jest zawsze tą lepszą drogą. Dass uns die Liebe des Herrn Jesus drängt, etwas zu tun oder zu lassen. Że miłość Pana Jezusa jakby pcha nas do tego, byśmy coś czynili albo to zostawili. Und gerade wenn wir an die Welt denken, i właśnie gdy myślimy o świecie, dann müssen wir auch im Auge behalten, to wtedy musimy także zwrócić uwagę na to, dass die Welt ganz unterschiedlich an uns herantritt. Że świat w różny sposób do nas podchodzi, czy się nam przybliża. Es gibt eine Erscheinungsform, die wir sofort erkennen.
jest taki sposób jego podejścia, który natychmiast rozpoznamy. Wenn sie direkt böse auftritt. Jeśli on bezpośrednio czy bezpośrednio się źle wobec nas zachowuje. Wenn unmoral sofort zu erkennen ist. Jeśli niemoralność natychmiast jest do rozpoznania. Brauchen nur an die Reklame zu denken, an Bilder, die wir sehen. Musimy tylko, wystarczy jak pomyślimy o reklamach, o obrazkach, które widzimy. Dann erkennen wir das hässliche Gesicht der Welt. To natychmiast rozpoznajemy tą brzydką twarz świata. Und sind eigentlich traurig, wie viel Satan erreicht hat, um die Menschen zu verführen zum Bösen. I właściwie jesteśmy smutni z tego, ile szatan osiągnął, aby ludzi zwieść do złego. Aber die Welt kommt auch schon einmal in einem schönen Ausdruck an uns heran. Ale świat nieraz też i z takim miłym czy pięknym wyrazem się zbliża do nas. Ich hoffe, ihr versteht mich jetzt richtig. Mam nadzieję, że teraz właściwie mnie rozumiecie. Ich will überhaupt nichts gegen Musik sagen. Ja nie, nic nie chcę mówić coś przeciwko muzyce. Aber wenn zum Beispiel ein Konzert veranstaltet wird, ale jeśli na przykład jest wykonywany jakiś koncert, dann wird das auch organisiert von Menschen, die den Herrn nicht kennen. To wtedy też jest to organizowane przez ludzi, którzy nie znają Pana. Die Sache selbst ist gar nicht schlecht. Ta sprawa sama w sobie nie jest zła. Aber alle, die daran teilnehmen, ale wszyscy, którzy w tym uczestniczą, stehen auf der anderen Seite der Grenze. Stoją po drugiej stronie tej granicy. Sie haben eine völlig andere Ausrichtung für ihr Leben. Oni mają zupełnie inną orientację dla swojego życia. Auch das ist Welt. I także to jest światem. Die Welt, die unseren Herrn gekreuzigt hat. Ten świat, który ukrzyżował naszego Pana. Manchmal kommt die Welt auch, ich nenne das mal mit einem Lächeln. An uns heran. Ja to się tak wyrażę, że czasami świat przybliża się do nas także z uśmiechem. Vielleicht, das kommt mir gerade in den Sinn, lesen wir mal eine Stelle aus dem Alten Testament. I tu przychodzi mi jedno miejsce ze Starego Testamentu na myśl. Z profeta Jesaja. Z proroka Izajasza. Kapitel 35. Izajasza 35. Nein, Entschuldigung, 38. Przepraszam, 38. Wieder falsch, 39. Nie, znów źle, 39. So. Vielleicht die ersten vier Verse. Oder, ja, bis Vers 6 einschließlich sollte man diesen, dann hat man den Zusammenhang. Ja. Izajasza 39, od wiersza pierwszego. W owym czasie wysłał Merodach Baladan, syn Baladana, król babiloński, list i dary do Hiskiasza. Słyszał bowiem, że był chory, ale wyzdrowiał. I uradował się z tego Hiskiasz i pokazał im swój skarbiec, srebro i złoto i wolności i przednie olejki i cały swój arsenał i wszystko, co się znajdowało w jego skarbcach. Nie było rzeczy w jego pałacu i w całym jego państwie, której by im nie pokazał. Wtedy przyszedł prorok Izajasz do króla Hiskiasza i rzekł do niego, cóż powiedzieli ci mężowie i skąd przybyli do ciebie? Hiskiasz odpowiedział, z dalekiej ziemi przybyli do mnie, z Babilonii. I rzekł, co widzieli w twoim domu? Hiskiasz odpowiedział, widzieli wszystko, co jest w moim domu. Nie było rzeczy w moich skarbcach, której bym im nie pokazał. Wtedy rzekł Izajasz do Hiskiasza, słuchaj słowa Pana zastępów. Oto idą dni, w których wszystko, co jest w twoim domu i co nagromadzili twoi ojcowie, aż po dziś dzień zostanie zabrane do Babilonii i nie pozostanie nic, mówi Pan. Das ist für mich ein Bild, wie die Welt mit dem Lächeln kommt. To jest dla mnie obraz tego, jak świat przybliża się do nas z uśmiechem. Der Zusammenhang ist klar, Hiskia war krank. Kontekst jest jasny, Hiskiasz był chory. Der König hatte das gehört aus Babel und hatte Gesandte mit einem Geschenk gebracht, um ihn zu beglückwünschen, dass er gesund geworden ist. I król z Babilonii o tym się dowiedział i wysłał posłańców z podarunkiem, aby jemu pogratulowali, czy mu dobrze życzyli. Wir würden sagen, eine gute Geste. Powiedzielibyśmy, to przecież było dobre postępowanie. Dobrze goście. Nie. Geste, to nie jest geste. To było dobre postępowanie. Aber Jesaja
hat etwas anderes zu Hiskia gesagt. Izajasz coś innego jednak powiedział do Hiskiasza. Der Prophet wusste, aus welchem Haus diese Boten kamen. Bo właśnie prorok wiedział dokładnie, z jakiego domu przybyli ci posłańcy. Wenn wir das jetzt in das Neue Testament übertragen, jeśli teraz przeniesiemy to na Nowy Testament, auch diese Boten kamen aus der Welt. Także ci posłańcy przyszli ze świata. Und machten Hiskia ein Kompliment. I dali Hiskiaszowi komplement. Und er freute sich darüber. I on cieszył się z tego. Die Welt ist mit einem Lächeln gekommen. Więc świat przybliży się do niego z uśmiechem. Und ich glaube, dass die Verführung dann am größten ist. Ja myślę, że zwodzenie jest wtedy największe, albo ta pokusa jest największa. Wenn wir das hässliche Gesicht der Sünde sehen, bo gdy widzimy tą brzydką twarz grzechu, dann ist uns sofort klar, dass das nicht ist für uns. To zaraz jest dla nas jasne, że to jest nic dla nas. Aber wenn wir das Lächeln dieser Welt sehen, ale gdy widzimy uśmiech tego świata, dann fällt es uns schwer, das Böse zu erkennen. To wtedy jest dla nas trudne, aby rozpoznać to zło. Da ist zum Beispiel eine politische Partei. Ich mache jetzt einfach mal eine, ich konstruiere mal etwas. Ja teraz sobie zmyślam jakiś przypadek, jest na przykład jakaś partia polityczna, die sagt, du mit deinen guten Grundsätzen, du wärst gerade der Richtige für uns. Która mówi na przykład, ty z tymi twoimi dobrymi zasadami życiowymi, ty byś był właściwą osobą dla nas, dla naszej partii. Guck mal, wie in der Regierung alles nach unten geht. Popatrz, jak w rządzie wszystko się psuje. Die Gesetze aufgeweicht werden. Jak przepisy są coraz bardziej naginane, rozluźniane. So Leute wie dich können wir gut gebrauchen. I takich ludzi jak ciebie, to może oni nam się dobrze przydadzą. Dann fühlt das Herz sich geschmeichelt. I wtedy serce czuje się jakby pochlebione. Und der Feind versucht auf diese Weise die Welt in unser Herz zu bringen. I nieprzyjaciel stara się, aby w ten sposób nas zaprowadzić w świat. Ich hoffe, dass ihr aus diesem Beispiel verstanden habt, was ich meine, wenn ich sage, die Welt lächelt. Mam nadzieję, że z tego przykładu dobrze zrozumieliście, co mam na myśli słowami, że świat się do nas uśmiecha. Wir wollen immer daran denken, was wir eben gesagt haben. Zawsze chcemy pomyśleć o tym, co przed chwilą powiedzieliśmy. Es ist die Welt, die unseren Herrn gekreuzigt hat. Jest tym wszystkim, jest to, to wszystko jest tym wszystko jest to, to wszystko jest tym, co ukrzyżowało naszego Pana. Und jetzt wollen wir einen Abschnitt lesen aus dem ersten Petrusbrief. I teraz chcemy przeczytać fragment z pierwszego listu Piotra, der einige Punkte anspricht, który zwraca się do kilku punktów czy spraw, die direkt unser Verhalten beschreiben, którzy bezpośrednio opisują nasze zachowanie. Habe ich erste Petrus, der erste Petrusbrief ist ja ein Brief, der sehr für unseren Wandel hier auf dieser Erde geschrieben ist. Pierwszy list Piotra jest listem, który jest bardzo skierowany do naszego zachowania na tej ziemi. Und dann finden wir eben viele Punkte, die direkt etwas sagen zu unserem Verhalten hier in der Welt. I znajdziemy wiele spraw, które bezpośrednio przemawiają do naszego zachowania w tym, na tym świecie. Und wir lesen jetzt einmal die Verse Kapitel 2, Vers 11 und 12. Przeczytamy wiersze z drugiego rozdziału, wiersze 11 i 12. 11 und 12. 11 und 12. 1 Piotra 2, 11 i 12. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Wir haben also eine direkte Ermahnung hier für uns. Mam tutaj więc bezpośrednie napomnienie skierowane do nas. Aber es wird etwas vorausgeschickt. Ale jest tutaj coś przedtem powiedziane. Nämlich die Feststellung, dass wir Fremdlinge sind und kein Bürgerrecht hier auf der Erde haben. Mianowicie to, że jesteśmy tutaj obcymi i że jesteśmy tutaj bez obywatelstwa. Und das ist wieder die Grenze, von der wir gesprochen haben. I tu znów jest mowa o tej granicy, o której już mówiliśmy. Wir sind in der Welt, aber wir gehören nicht zu der Welt. Jesteśmy na świecie, ale nie należymy do tego świata. Und das steht jetzt wie eine Überschrift über all den anderen Belehrungen, die Petrus weiterschreibt. I to jest jakby napisane jako tytuł nad tymi wszystkimi innymi pouczeniami, które Piotr później tutaj daje. Und wenn wir jetzt Vers 12 noch einmal dazu nehmen, jeśli teraz do tego dodamy wiersz 12,
finden wir wieder, dass unser Wandel ehrbar sein soll. Znów znajdujemy, że nasze życie powinno być nienaganne. Es kann sein, dass die Welt schlecht von den Christen redet. Może tak być, że świat źle się wypowiada co do chrześcijan. Das steht ja hier auch, sie reden als Übeltäter gegen euch. Bo tu też tak jest napisane, że mówią, że jesteśmy jako złoczyńcy. Aber unsere Werke sollten gut sein. Ale nasze uczynki powinny być dobre. Dass sie spätestens vor dem großen weißen Thron offenbar werden, dass sie falsch geredet haben. Że tak, aby najpóźniej przed wielkim białym tronem było objawione, że oni źle o nas mówili. Wenn die Welt schlecht von den Gläubigen redet, jeśli świat źle się wyraża o wierzących, sollte es aber so sein, dass die Gläubigen sich keine Vorwürfe zu machen brauchen. To jednak nasze życie powinno być takie, abyśmy wierzący nie musieli sobie robić wyrzuty. Wenn das, was die Welt sagt, richtig wäre, jeśli to, co świat mówi, byłoby to właściwe, würden wir den Namen des Herrn verunehren. Bo wtedy znieważylibyśmy imię Pana. Und die erste Ermahnung steht in Vers 11. A pierwsze napomnienie jest napisane w wierszu 11. Dass wir uns von den fleischlichen Begierden enthalten sollen. Że mamy wstrzymywać się od cielesnych pożądliwości. Und das ist nicht nur das, was als offen böses immer sichtbar ist. I to nie jest tylko to, co jest widoczne zawsze jako jawne zło. Dazu gehört alles, was nicht von dem Herrn ist oder nicht unter seinen Willen gestellt wird. Do tego należy wszystko, co nie jest od Pana i co nie zostało podporządkowane pod Jego wolę. Im ersten Johannesbrief lesen wir etwas über die Sünde. W pierwszym liście Jana czytamy coś o grzechu. Und da steht, die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. I tam napisane, że grzech to jest bezbożność. Ein Mensch, der keine Autorität über sich anerkennt. Człowiek, który nie akceptuje żadnego autorytetu nad sobą. Und erst recht nicht die Autorität Gottes. A już wcale nie autorytetu Bożego. Lebt grundsätzlich in der Sünde. On z zasady żyje w grzechu. Auch wenn das vor den Augen der Welt nicht als solche erkennbar ist. Nawet jeśli to w oczach tego świata nie jest do rozpoznania jako takie coś. Dann wollen wir uns die nächste Ermahnung ansehen, Vers 13. I teraz chcemy sobie w wierszu 13 przyjrzeć się dalszemu napomnieniu. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy. Nur Vers 13. Nur erstmal Vers 13, ja. Wir können nicht alles lesen, wenn es zu weit wäre. Das ist eine Ermahnung, uns den Gewalten, die Gott in der Welt gegeben hat, unterzuordnen. Jest to napomnienie, abyśmy się poddali wszelkim rządom, które Bóg ustanowił w tym świecie. Das ist auch eine Ermahnung, wo wir keine Fragen zu stellen haben. I to również jest napomnienie, przy któremu nie mamy żadnych pytań do zadania. Gerade weil wir manches nicht verstehen in der Welt. Właśnie dlatego, że niejednej sprawy w tym świecie nie rozumiemy. Wir lesen, dass alle Obrigkeit von Gott eingesetzt ist. Czytamy, że wszelki rząd jest ustalony czy dany przez Boga. Und müssen doch erkennen, dass es gottlose Obrigkeiten sind. A jednak musimy rozpoznać, że istnieją bezbożne rządy. Das können wir nicht verstehen. I tego nie potrafimy zrozumieć. Und doch sagt Gottes Wort, ordnet euch unter, unterwerft euch. A jednak Słowo Boże mówi, poddajcie się czy podporządkowujcie się. Und die Grenze, die es da gibt, ist wieder dieselbe, die wir eben bei den Kindern hatten. I granica jest taka sama, jaką przed chwilą mieliśmy w przypadku dzieci. Petrus hat das gesagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Piotr sam to powiedział, że Bogu należy bardziej być posłusznym niż ludziom. Aber bis zu dieser Grenze heißt es einfach, unterwerft euch und tut das, was sie euch sagen. Ale aż do tej granicy do nas dotyczy to, że mamy się poddać i czynić to, co oni mówią. Und da wird wieder angefügt, Vers 15, wir wollen das nicht lesen, aber kurz ansprechen. I znów jest tutaj dodane w wierszu 15, nie chcemy tego czytać, ale tylko krótko wspomnieć. Wenn wir Gutes tun, werden wir die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringen. Bo jeżeli będziemy czynili dobrze, to zamkniemy usta niewiedzę ludzi głupich czy niewierzących. Dann möchte ich aber noch auf Vers 16 hinweisen. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na wiersz 16. Weil er auch wichtig ist für alle weiteren Belehrungen. Dlatego, że jest ważny na wszystkie dalsze pouczenia.
Wir sind freie, Jesteśmy wolni, weil wir dem Herrn gehören. Bo należymy do Pana. Wir sind frei zu tun, was Gott will. Jesteśmy wolni, abyśmy czynili to, co Bóg chce. Wir sind frei zu lassen, was von unten ist. Jesteśmy wolni, abyśmy potrafili nie dokonywać tego, co jest z dołu. Aber wir sind nicht frei zu tun und zu lassen, was wir wollen. Ale nie jesteśmy wolni, byśmy czynili to, co my chcemy. Ihr versteht den Unterschied. Myślę, że rozumiecie różnicę. Es gibt einmal eine Stelle, da steht, dass man die Gnade in Ausschweifung verkehren kann. Jest takie miejsce, które mówi o tym, że łaskę można zamienić na rozpustę. Das wäre ein falscher Gebrauch von Freiheit. I to byłoby niewłaściwym czy złym, błędnym użyciem tej wolności. Jetzt finden wir in Vers 18 noch einmal einen Punkt, wo es um Unterordnung geht. I w wierszu 18 jeszcze raz znajdujemy pewną sprawę, która mówi o poddaniu się czy podporządkowaniu. Natürlich ist der äußere Zusammenhang anders, als wir ihn heute kennen. Oczywiście, że kontekst dzisiaj jest inny, jak my go dzisiaj znamy. Die Hausknechte damals waren Sklaven. Bo ci domownicy, czy... Hausknechte in Vers 18. Dosłownie jest, ci domownicy powinni być słudzy domowi i ci słudzy domowi rzeczywiście oni byli niewolnikami. Die also überhaupt keine Rechte hatten. Więc nie mieli żadnych praw. Sie wurden behandelt wie eine Sache. Oni byli traktowani jako rzecz, die man kaufen und verkaufen konnte. Którą można było kupić i sprzedać. Aber ihnen wird gesagt, sie sollen sich ihren Herren unterordnen. Ale do nich jest powiedziane, że mieli się poddać swoim panom. Es ist also wieder dieser Gedanke, dass eine Autorität da ist, znów jest więc ta myśl, że istnieje autorytet, die Gott anerkennt, którego Bóg uznaje, obwohl ich glaube, dass er Sklaverei nicht gut findet. Aczkolwiek wierzę, że Bóg nie uznawał, czy nie uważał niewolnictwo za rzecz dobrą. Aber Gott ändert oft Verhältnisse auf der Erde nicht, die die Menschen eingeführt haben. Ale Bóg często nie zmienia stosunków na ziemi takich, które ludzie wprowadzili. Er erkennt sie in einem gewissen Sinne an. On w pewnym sensie jakby je akceptował. Und dann sagt er, ordnet euch diesen Autoritäten unter. I wtedy Bóg daje, mówi, poddajcie się tym autorytetom. Das können wir in einem gewissen Sinne auf unser Arbeitsleben übertragen. I w pewnym sensie możemy zastosować to na nasze życie w pracy. Ich sage in einem gewissen Sinne, ja mówię w pewnym sensie, weil wir keine Leibeigenen sind. Dlatego, bo nie jesteśmy własnością tych ludzi. Aber wir haben auch Autoritäten da. Ale też posiadamy autorytety dla nas. Und es gefällt dem Herrn, wenn wir uns unterordnen. A Panu się to podoba, jeśli my się poddajemy. Dann möchte ich noch etwas zu Vers 20 und 21 sagen, oder ja, vielleicht lesen wir bis Vers 23. I teraz przeczytamy wiersze 20 do 23. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość, policzkowani za grzechy, ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Da spricht der Apostel Petrus eine Sache an, die manchmal schwer ist für unser Herz. Tutaj apostoł Paweł, Piotr odnosi się do sprawy, która czasami jest trudna dla naszego serca. Das ist die Sache, Unrecht hinzunehmen. To jest to, abyśmy zaakceptowali czy znosili coś niesłusznego wobec nas. Obwohl man im Recht ist. Aczkolwiek, pomimo, że jesteśmy, że mamy rację. Ich muss sagen, ich weiß nicht, wo die Grenze ist. Ja muszę powiedzieć, że nie wiem konkretnie, gdzie jest granica. Es mag auch hier eine Grenze geben. Być może i tutaj jest granica. Die Gott aber nicht in seinem Wort ganz deutlich aufzeigt. Którą Bóg jednak w swoim słowie być może nie tak wyraźnie ją przedstawia. Vielleicht gibt uns der Herr die Gnade, für uns persönlich sie zu erkennen.
Być może Pan podaruje nam tą łaskę, byśmy osobiście sami dla siebie tą granicę poznali. In jeder Situation wieder neu natürlich. Oczywiście w każdej sytuacji wciąż na nowo. Aber die Grundhaltung eines Gläubigen ist, ale zasadniczym usposobieniem czy nastawieniem wierzącego jest, dass er das dem Herrn übergibt, że oddaje to Panu und ihm vertraut, dass er das Rechte macht. I że ufa Jemu, że On właściwie się zachowa, czy właściwie tą sprawę poprowadzi. Das hat der Herr auch gemacht. I Pan też tak uczynił. Wenn wir verachtet werden, weil wir gläubig sind, jeśli jesteśmy lekceważeni czy znieważeni dlatego, że jesteśmy wierzący, dann ist es keine Frage, dass wir da nicht irgendwie ein Recht haben oder ein Recht herbeiholen wollen, um uns zu rechtfertigen. To wtedy jest to jasne, że nie mamy jakiegokolwiek prawa i nie mamy jakiegoś prawa tutaj sobie rościć. Das nehmen wir hin um des Herrn willen. To po prostu znosimy dla Pana. Und dann übergeben wir das Gott. A wtedy poruczamy to Bogu, der Recht richtet. Który sprawiedliwie czy należycie sądzi. Wir drohen dann nicht, wir schimpfen dann nicht. My też nie grozimy i też nie bluźnimy czy przeklinamy. Sondern die Schmach um des Herrn willen nehmen wir auf uns. Ale tą hańbę dla Pana wtedy ją bierzemy na siebie. Ich weiß, dass man leicht darüber reden kann. Wiem, że prosto się o tym mówi. Aber dass es vielleicht manchmal ganz schwer ist, jeden Tag vielleicht wegen seiner Kleidung gehänselt zu werden oder ausgelacht zu werden. Ale rzecz, że czasami to może być bardzo trudne, że gdy ktoś codziennie z powodu swojego ubioru jest wyśmiany czy w ten sposób traktowany. Aber ich meine, wir können das auch Tag für Tag dem Herrn sagen. Ale myślę, że też codziennie możemy to Panu poruszać. Und ich bin sicher, dass er uns auch hilft dabei. Jestem pewny, że on w tym czy z tym nam także pomoże. Es ist wohlgefällig bei Gott für Gutes tun zu leiden. Bo jest to miłe Bogu czy łaską u Boga, by cierpieć za dobre uczynki czy za dobro. Was immer das auch bedeuten mag in unserem Leben. Cokolwiek też to może oznaczać w naszym życiu. Dann möchte ich noch etwas sagen zu Vers Kapitel 3 Vers 15 und 16. Ich chciałem jeszcze coś powiedzieć do trzeciego rozdziału wiersza 15 i 16. Und zwar von dem Vers an, seid jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert. Wo steht das? Hier in der Mitte von Vers 15, okay. Seid jederzeit bereit. W połowie wiersza 15. Zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. Wir haben anfangs etwas gesagt von der gelegenen Zeit, die wir ausnutzen wollen oder sollen. Na początku mówiliśmy coś o tym właściwym czasie, którego mieliśmy wykorzystać właściwie. Und gesagt, dass es auch Gelegenheiten, Zeiten gibt, die ungelegen sind, etwas zu sagen. I powiedzieliśmy także, że istnieją sytuacje czy czasy, które są niewłaściwe, aby coś powiedzieć. Aber wenn das Gegenteil da ist, ale jeśli jest to przeciwieństwo tego, wenn wir von der Welt angesprochen werden, to znaczy, jeśli świat się do nas zwraca z pytaniem, warum tust du dies und warum lässt du das? Dlaczego czynisz to, a tego nie czynisz? Dann sollen wir jederzeit bereit sein, darauf eine Antwort zu geben. To wtedy w każdym czasie mamy być gotowi na to, aby coś odpowiedzieć. Das kann also sein, dass wir irgendetwas nicht mitmachen wollen. To też może stać się wtedy, jeśli w jakiejś sprawie nie chcemy uczestniczyć. Und dann fragt die Welt uns, warum gehst du nicht mit? I wtedy świat się nas pyta, dlaczego ty nie towarzyszysz nam w tym? Da ist auch nichts dabei. Przecież nic tu w tego nie ma, w tym nie ma. Und da müssen wir eine Antwort finden. Wtedy musimy znaleźć odpowiedź. Die muss natürlich aus unserem Herzen kommen. Ona oczywiście musi pochodzić z naszego serca. Die muss aus der Nähe zu dem Herrn Jesus kommen. I ona musi pochodzić z bliskości naszego Pana. Vielleicht müssen wir ein kurzes Stoßgebet zum Himmel senden. Być może musimy zesłać do góry taką chwilową, szybką modlitwę. Herr Jesus, gib mir jetzt die richtige Antwort. Wołając, Panie, daj mi teraz właściwą odpowiedź.
Das soll jetzt nicht klingen, als wäre ich ein Heiliger in den irgendwie wie ein heiliger Mensch. Bo to teraz w tych oczach tych ludzi nie ma brzmieć tak, jak ja bym był jakąś świętą osobą. Als wollte ich sagen, ich bin besser als du. Tak, że jakbym ja chciał powiedzieć, że jestem lepszy niż ty. Aber das, was ich sage, soll deutlich machen, dass ich um deinetwillen vieles nicht machen kann. Ale to, co mam powiedzieć, ma wyrazić to, że w wielu sprawach nie mogę uczestniczyć. Was in den Augen der Welt überhaupt nicht verwerflich ist. W sprawach, które dla świata wcale nie są jakieś złe. Wir kommen gleich noch auf einen Vers, der das deutlich macht. I zaraz jeszcze wejdziemy na temat jednego wiersza, który to dokładnie przedstawia. Mir geht es nur darum, dass wir, wenn die Welt uns anspricht, chodzi mi tylko o to, że jeżeli świat się do nas zwraca, auf unser Verhalten, odnośnie naszego zachowania, dass wir dann auch eine Antwort haben. Byśmy wtedy też mieli, byli w stanie odpowiedzieć. Wenn man jünger ist, vielleicht gerade erst in der Schule, jeśli jesteśmy młodsi, być może dopiero zaczęliśmy chodzić do szkoły, dann kann man sagen, meine Eltern wollen das und ich muss und ich mache das, weil die das wollen. To wtedy można powiedzieć jeszcze, że to są moi rodzice, którzy tak to chcą, dlatego ja to tak czynię. Dann ist das auch in Ordnung. I wtedy to też jest jeszcze właściwe. Aber wenn man einmal älter ist, ich sag mal 14, 15 und älter. Ale gdy stajemy się starsi, na przykład mając już 14, 15 i więcej. Und man hat sich bekehrt. I już jesteśmy, już nawróciliśmy się już. Dann kann man sich nicht mehr hinter den Eltern verstecken. To już nie można się kryć za rodzicami. Das ist zu einfach. Bo to jest zbyt proste. Dann erwartet der Herr von mir, wtedy Pan oczekuje ode mnie, dass ich weiß, was ich tue. Że ja wiem, co czynię. Vielleicht sind meine Worte völlig ungeschickt, das kann sein. Być może moje słowa są zupełnie jakieś niezdolne, czy nie najlepsze, aby to, jak ja się wyrażę, to tak może się stać. Vielleicht habe ich auch am Anfang keine Antwort, das kann auch sein. Być może też z początku nawet nie mam odpowiedzi, tak też może się stać. Aber mir geht es darum, zu sagen, ale chodzi mi o to, że chcę powiedzieć, dass wir aus eigener Überzeugung unser Leben leben vor der Welt. Że my prowadzimy z własnego przekonania nasze życie przed światem. Dass wir in ein Alter hineinkommen, wo nicht mehr andere für uns verantwortlich sind. I że wchodzimy w taki wiek, w którym już nie inni są odpowiedzialni za nas. Sondern wo wir selbst für unser Verhalten verantwortlich sind. Lecz gdy już sami jesteśmy odpowiedzialni za nasze zachowanie. Und dann auch wissen, warum wir das tun. I wtedy też, abyśmy wiedzieli, dlaczego to czy owo czynimy. Und ich glaube, dass der Herr uns dann auch eine Antwort in das Herz gibt. Ja wierzę, że wtedy Pan również i podaruje nam odpowiedź do serca. Und das Wort sagt ja hier auch in Vers 16 mit Sanftmut und Furcht. I słowo tutaj też w 16 wierszu mówi z łagodnością i szacunkiem albo z bojaźnią. Wir tun das in aller Unterwürfigkeit und sagen nicht, ich bin besser als du, deswegen tue ich das nicht. Czynimy to z wszelką uległością, nie mówiąc, że jestem lepszy od ciebie, dlatego tak nie czynię. Sondern wir machen deutlich, dass wir das aus Gehorsam gegen Gottes Wort nicht tun. Ale jasno przedstawiamy, że dlatego tego nie czynimy, bo chcemy być posłuszni Słowu Bożemu. Und bei Furcht, denke ich, gibt es einen kleinen Hinweis darauf. Jeśli chodzi o to słowo szacunek, czy w niemieckim bojaźń, to daruje to pewną wskazówkę na to, dass wir vielleicht doch in Sünde fallen könnten. Że być może moglibyśmy też wpaść w grzech. Deswegen fürchten wir uns, etwas zu sagen, was gar nicht in unserem Herzen ist. I dlatego boimy się też fürchten wir uns, etwas zu sagen, was nicht wirklich in unserem Herzen ist. Dlatego też boimy się, aby coś wypowiedzieć, co nie byłoby rzeczywiście w naszych sercach. Aber wir kommen immer wieder zu demselben Punkt zurück. Ale wciąż powracamy do tego, do tej samej sprawy, den wir ganz am Anfang gesagt haben, którą na samym początku poruszyliśmy. Unser Verhalten in der Welt, nasze zachowanie na tym świecie, wird bestimmt durch unsere Nähe zu dem Herrn Jesus. Jest cechowane przez naszą bliskość do Pana Jezusa. Und dann möchte ich noch einen kleinen Abschnitt lesen. I tu jeszcze chciałbym przeczytać taki mały fragment. Kapitel 4, Vers 1 bis 6. Z 4 rozdziału, wersety 1 do 6. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż
Kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezcennemu bałwochwalstwu. Przy tym dziwią się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty i oczerniają was. Zdadzą oni sprawę temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. W tym celu bowiem i umarłym głoszona była Ewangelia, aby w ciele osądzeni zostali na sposób ludzki, ale w duchu żyli na sposób Boży. Es kommt mir sehr auf den Ausdruck an, um dem Fleisch noch übrige Zeit. Vers 2, um dem Fleisch noch übrige Zeit. Chodzi mi szczególnie o ten wyraz w drugim wierszu, ten pozostały czas doczesnego życia. Das meint ja einfach die Zeit, in der wir noch leben auf der Erde. To po prostu ma na myśli ten czas, w którym jeszcze żyjemy na ziemi. Und in dieser Zeit, i w tym czasie, sagt uns der Heilige Geist, Duch Święty mówi nam, leben wir nicht mehr nach den Begierden der Menschen. Nie żyjemy już według pożądliwości ludzkich czy ludzi. Und wenn wir in Vers 3 etwas von der vergangenen Zeit lesen, a jeśli w wierszu trzecim czytamy coś o przeszłym czasie, dann ist das die Zeit vor unserer Bekehrung. To jest to czas przed naszym nawróceniem. Die ist natürlich für jeden Einzelnen völlig unterschiedlich. On oczywiście jest dla każdego pojedynczego zupełnie różny. Der eine hat sich ganz früh bekehrt. Jeden może nawrócił się bardzo wcześnie. Weil die Eltern ihn immer wieder auf diese Notwendigkeit hingewiesen haben. Dlatego, że rodzice wciąż zwracali mu na tą konieczność uwagę. Ein anderer ist aufgewachsen in einer Umgebung, die Gott gar nicht kannte. A drugi może wychował się w otoczeniu, które zupełnie Boga nie znał. Und der Herr hat ihn zu einer späteren Zeit gefunden, als er schon erwachsen war. I Pan znalazł go w późniejszym czasie, gdy on już był dorosłym. Und doch gibt es für jeden einen davor und danach. A jednak dla każdego istnieje przed i po. Der, der sich als erwachsener Mensch bekehrt hat, ten, który jako dorosły się nawrócił, kennt natürlich mehr die Zeit, die vergangen ist. On oczywiście więcej zna z tego czasu, który jest przeszły. Weil sie länger ist und weil er sie bewusster erlebt hat. Dlatego, że jest on dłuższy i że świadomie go przeżył. Und je mehr er den Herrn Jesus kennenlernt, i im więcej poznaje Pana Jezusa, das ist ja auch etwas, was wir Schritt für Schritt tun, bo to też jest coś, co czynimy krok po kroku, umso mehr lernt er auch diese vergangene Zeit zu beurteilen. Tym bardziej też on uczy się tego, aby właściwie ocenić ten przeszły czas. Und vieles, was er im Anfang gar nicht als böse erkannt hat, i wiele spraw, które z początku wcale nie rozpoznał jako złe, wird ihm vielleicht erst nach einer längeren Zeit deutlich. Dopiero może po jakimś dłuższym czasie jest to dla niego jasne. Und wir haben hier den Gegensatz zwischen Gottes Willen und dem Willen der Nationen. I mamy tutaj także przeciwieństwo co do woli Bożej i woli pogan. Wir sagen einfach dem Willen der Welt. My po prostu mówimy pomiędzy wolą świata. Und das ist wieder die Welt, die unseren Herrn gekreuzigt hat. I to znów jest ten świat, który ukrzyżował naszego Pana. Mit beiden Gesichtern. I z tymi dwoma twarzami. Hier wird mehr das hässliche Gesicht gezeigt. Tutaj bardziej jest przedstawiona ta brzydka twarz. Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, Schwelgereien, Trinkgelagen, Götzendienst. Tutaj jest mowa o rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezcennemu bałwochwalstwu. Aber es gibt eben auch das lächelnde Gesicht. Ale istnieje również i ta uśmiechająca się twarz. Und dann sagt die Welt, wtedy świat mówi, das machst du nicht mehr mit. Ty już w tym nie uczestniczysz? Du hast das doch vorher getan. Przecież to przedtem czyniłeś. Bist jetzt einmal besser als wir. A czy ty nagle stałeś się lepszym od nas? Und dann kommt wieder die Sache, sind wir zur Verantwortung bereit? I znów teraz przychodzi ta sprawa, czy jesteśmy gotowi, aby zdać sprawę? Wissen wir, warum wir das tun? Czy my wiemy, dlaczego to co, tak coś czynimy? Die Antwort, warum wir nicht mehr das tun, was wir vorher getan haben? Ta odpowiedź wyrażająca to, że dlaczego coś już nie czynimy, ist im Grunde ganz einfach. Właściwie jest bardzo prosta. Wir kannten vorher Gottes Willen nicht. My przedtem nie znaliśmy woli Bożej. Und haben ihn jetzt kennengelernt. A teraz ją poznaliśmy. Und das macht vieles, was die Welt für schön findet. I to sprawia, że wiele spraw, które świat uważa za piękne, für uns zu einer Sache, die wir nicht mehr machen können.
to czyni te rzeczy dla nas sprawami, których nie możemy już wykonać. Ich will jetzt hier absichtlich nichts aufzählen. Ja tu teraz świadomie nie chcę żadnej sprawy wyliczać czy wymieniać. Außerdem, was die Schrift hier sagt. Poza tym, co tutaj już Pismo przedstawia. Aber es gibt viel mehr als das, was hier drin steht. Ale jest to wiele więcej niż tylko to, co jest tutaj napisane. Ich denke, der Apostel Petrus beschränkt sich hier auf eine bestimmte Art des Bösen. Ja myślę, że apostoł Piotr tutaj ogranicza się tylko do pewnego rodzaju złego. Aber es erschöpft sich nicht in den Ausdrücken, die wir hier finden. Ale to nie jest ograniczone tylko do tych wyrazów, które, czy spraw, które tutaj znajdujemy. Und auch wenn ich jetzt schon zum wiederholten Male gesagt habe, will ich es doch noch einmal sagen. I nawet jeśli ja już kilka razy to powiedziałem, to jednak jeszcze raz chcę to powiedzieć. Für uns ist immer die Frage, welcher Geist steht dahinter. Dla nas zawsze stawia się to pytanie, jaki duch jest za tą sprawą. Ist es der Geist von Menschen, die den Herrn nicht kennen? Czy jest to duch ludzi tego świata, którzy nie znają Pana? Und nicht nur ihn nicht kennen, sondern auch ihn nicht anerkennen. I nie tylko, że oni go nie znają, że oni go nie uznają. Denen also Gott wirklich, die sich nicht für Gott interessieren. Ludzie, którzy się wcale nie interesują Bogiem. Ich will das nicht. Ja tego nie chcę. Ich will mich nicht unter dein Urteil stellen. Ja nie chcę stawić się pod twój osąd, twoje zdanie. Und das ist der Wille der Nationen. I to jest ta wola tych pogańska. Er äußert sich so wie hier beschrieben. Ona wyraża się tak, jak tu opisane. Und er äußert sich in vielen anderen Dingen. I wyraża się w wielu innych sprawach. Er hat das hässliche Gesicht und er hat das lächelnde Gesicht. Bo świat ma tą brzydką twarz i tą uśmiechającą twarz. Und ich meine, als eine letzte Ermunterung noch einmal das sagen zu müssen. I ja uważam, że jako ostatnie pocieszenie muszę jeszcze powiedzieć to. Wir können alles das nur in einer rechten Weise tun. Że to wszystko możemy czynić tylko wtedy we właściwy sposób. Wenn wir ganz nah bei dem Herrn sind. Jeśli jesteśmy bardzo blisko Pana. Wenn wir das gestern gelesen haben, der Herr in unseren Herzen durch den Glauben wohnt. Jeśli tak jak czytaliśmy to wczoraj, Pan przez wiarę mieszka w naszych sercach. Und lass mich dazu noch ganz kurz ein Wort zum Schluss sagen. I pozwólcie, że ku temu powiem jeszcze jedno słowo teraz na koniec. Wir sind ja Menschen, die durch das bestimmt sind, was sie sehen und hören und erfassen können mit ihren Sinnen. Jesteśmy ludźmi takimi, którzy są cechowani tym wszystkim, co widzą, co słyszą, co pojmują swoimi zmysłami. Aber nach der Bekehrung sind wir auch mit Dingen in Berührung gekommen, die man nicht sehen kann. Ale po naszym nawróceniu przyszliśmy do kontaktu z rzeczami, których nie można widzieć. Der Glaube beschäftigt sich mit solchen Dingen wie Liebe, Hoffnung, auch mit dem Herrn Jesus, den wir nicht mehr sehen. Bo wiara zajmuje się takimi rzeczami jak miłość, nadzieja i także Panem Jezusem, którego nie widzimy. Mit seinem Werk auf Golgatha, das wir nicht miterlebt haben. I zajmuje się tym dziełem Jego na Golgocie, którego też nie przeżyliśmy razem z Nim. Und das alles soll durch den Glauben eine Wirklichkeit in unserem Herzen sein. I to wszystko przez wiarę ma być rzeczywistością w naszych sercach. Und das wird es umso mehr. I to stanie się tym bardziej. Je mehr wir mit unseren Gedanken damit beschäftigt sind. I im więcej jesteśmy w naszych myślach zajęci Panem Jezusem. Und das ist eigentlich eine Ermunterung für uns alle. I właściwie jest to zachęceniem dla nas wszystkich. Dass wir uns mit Gottes Wort beschäftigen. Byśmy zajmowali się Słowem Bożym. Dass wir gewohnt sind, mit dem Herrn zu reden im Gebet. Byśmy mieli ten dobry zwyczaj, by rozmawiać z Panem Jezusem w modlitwie. Und dadurch immer mehr umgestaltet werden in sein Bild. I abyśmy przez to coraz bardziej byli przemienieni w Jego obraz. Das auch wirklich tun wollen. I abyśmy to też rzeczywiście chcieli czynić. Und dann haben wir keine Mühe mehr. A wtedy już nie mamy w tym trudu. Zu unterscheiden, wo ist die Welt und wo ist der Herr. Aby rozróżnić, gdzie jest Pan, a gdzie jest świat.